Wiesz co mnie irytuje troszeczkę ta komercjalizacja tego wszystkiego, że ludzie przychodzą, chcą mieć już od razu. To jest tak jak te książki, które są wydawane w księgarniach. Nauka. Nurkowania w weekend. Nauka gotowania w weekend. Sixpacks w trzy tygodnie. E, rozumiesz, nie ma, sixpacks w trzy tygodnie. Nie ma czegoś takiego, że ty się nauczysz bycia dobrym trenerem w trzy tygodnie. Ja prowadziłem Przemka Salety do walki z Andrzejem Gołotą, z Tomaszem Adamkiem. Jak walka z, z Rafałem Miaskiewiczem, mistrzostwem świata, mistrzostwem Europy. To były naprawdę mocne, y, konkretne walki. Z Damian, Jonak y, w, w boksie. Zawodnicy KSW od początku, od początku KSW, czyli. Nie wiem, czy pamiętasz jeszcze był Maciek Górski, Kawul... Maciej Kawulski, który o dzisiaj. Ostatnio mój zawodnik, Tymoteusz łopaczy mówi: Ten, że złamałem rękę podczas walki. Ja mówię, no i, no i co? No, no ale wiesz, rozumiesz, Tymek. No, mówię do niego: Masz długą rękę, masz nogi, pracujemy jak najmniej, używamy tej ręki. Wygrał walkę. Świetnie, jak, jak fighter. Okej, okay. przypłaciliśmy to drutowaniem ręki, ale wygrał tą walkę. Robert Złotkowski, cześć. Brawo, cześć. Um, wróćmy do tego um, zapominania, bo to jest bardzo ciekawe. Zawsze tak miałeś, czy z tymi drzwiami masz, tak, odkąd, masz taki duży pęd pracy? Ja odkąd pamiętam, to mam pęd pracy. Okay. Powiem Ci szczerze i to tak. Chyba tak, zawsze tak miałem, bo. bo... Bo ja się Co? zastanawiam, czy to wynika z jakiejś tendencji osobowości, czy po prostu z tego, że masz dużo roboty i po prostu jesteś taki zabiegany, że się zapomina o rzeczach. O pewnych rzeczach się zapomina, pamięta się o tych rzeczach, nikt chcę się teraz źle wyrazić, mhm. najważniejszych, ale pamiętam o tych rzeczach, które muszę zrobić tu i teraz, czyli tak naprawdę trening. Kiedyś to było na tej zasadzie, że jak kończyłem szkołę, a zacząłem trenować w wieku 13 lat, skończyłem szkołę, to był szybko do domu, przybiegałem, przybiegałem do domu, szybki obiadek i... Hej, ja na trenik, i tak było codziennie, i tak y, ta rutyna iśmy po prostu uff, zapędzała w taki koziuróg, że kurczę, zrobiłem to, zapomniałem i zapomniałem, bo wszędzie szybko. Szybko jadłem, do dzisiaj szybko jem, do dzisiaj, y, jak to moja żona śmie y, ze mnie mówi, zapłacone, powoli, zapłacone, bo po prostu. Ja też tak szybko jem i ludzie zawsze zwracają na to uwagę, że, że jesz jak jakiś psychopata. No bo wiesz, idziemy do restauracji, jest posiłek, papa pa, pa, pa. Ja już zje... Idziemy już? <laughs> poczekaj, poczekaj. Tak? Ale to chyba dlatego, że właśnie ta walka z ciągłym czasem. A, wiesz, a przynajmniej też starają się robić wszystko, żeby też szybciej, troszeczkę dłużej potem odpocząć. Nawet jeśli to był ułamek sekundy, tam nie wiem, 20 minut, 15. E, po prostu nic nie robić. Żeby złapać te myśli, e, wyłączyć się i nastawić na, na trening, który będę miał później. No. Jakąś taką przerwę, zmianę perspektywy, takie medytacyjne troszeczkę, odpoczynkowe. Nie, 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 ale w, to dopiero na, nastąpi później takie zmiany medytacyjne, ponieważ y, 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 moja żona jest y, nauczycielem jogi, także Okej, okay, czyli będziesz się wkręcał powoli. Będę się wkręcał. Będziesz robił szpagat? Y, słuchaj, szpagaty ja robię. Właśnie, przecież tegośmy chcieli, na pewno szpagaty, szpagaty sznurki. Kto nie pamięta filmów o Wandamie i z tego co pamiętam, to chyba na każdej dyskotece robiłem sznurek. Ale nie każdy kickboxer chyba potrafi szpagat, co? Czyli... Nie każdy, bo to no. nie jest potrzebne tak naprawdę do tego, żeby yy, dobrze kopać. Yy, tak naprawdę okej, okay. jeśli ja robiłem szpagat i sznurek, yy, byłem bardziej sprawny. Te nogi, to ja prowadziłem nogi, nie nogi prowadziły mnie. Do dzisiaj wielu zawodników ma z tym problem, że kopią mocno. Ale to noga ich prowadzi, a nie on prowadzi nogę. Ja miałem na tyle dobrym noga zawodnikiem... Noga ich prowadzi, czyli że te biodra tak jakby idą za tą nogą... Kopiesz ruch, a to nie ma tak, że ja będę chciał cię dotknąć nogą w nos i yy, on dotknie. On po prostu cię kopnie w głowę. A ja prowadziłem nogę na tyle, że jak chciałem cię dotknąć w nos, to cię dotknąłem w nos. Bo panowałem nad tą nogą. Dla mnie to jest technika. Taką precyzję miałeś? Kopnąłbyś mnie w nos? Teraz już nie. Już Teraz jestem nie. starszym panem, ale wtedy tak. Wow. Nie to, żebym cię kopnął. Ja bym ja... po prostu dotknął, wytarł ci nos <grym> Dobra, jak przeszliśmy już do tego kopania, to powiedz w takim razie ludziom, e, czym się zajmujesz, bo to ominęliśmy trochę. Ominęliśmy, poszliśmy na skróty. Tak. E, jestem trenerem. Trenerem e, sportu walki, można tak powiedzieć. Najpierw byłem zawodnikiem, teraz jestem już trenerem. prowadzę, Mam tą przyjemność, prowadzę najlepszych zawodników w Polsce. Przez moje ręce przeszło. Większość zawodników, którzy w Polsce e, walczą od pierwszego KSW, bo chyba KSW i zmieszane style walki teraz są bardziej na topie, to myślę, że fani tych, tego rodzaju sportów będą wiedzieć. Ale również prowadziłem kickboxerów, prowadziłem e, pięściarzy, prowadziłem całą elitę naszych polskich zawodników. Sam byłem zawodnikiem. Sam byłem mistrzem świata w kickboxingu, mistrzem Europy, zdobywcą Pucharu Świata. Nie wiem razy ile byłem mistrzem Polski. Nie tak. Pamiętam. Właśnie gdzieś czytałem, że było napisane, że w kickboxingu zdobyłeś wszystko, co się mogło, można było tylko zdobyć. Yy, tak. Wtedy ten sporty walki yy, kulały troszeczkę. W tym sensie, że nie było fajnych zawodowych gal, yy, nie można było rywalizować yy, na arenie yy, zawodowej, można powiedzieć tak. Yy, no i co? No i trzeba było zeznawać, szukać innych wyzwań. Byłem tym drugim rzutem. Z znaczy tego, jak zdobyłem mistrzostwo świata, na przeskoczeniu, z tego, że jak zdobyłem mistrzostwo świata w keyboxingu, to przyszła okazja na podpisanie zawodowego kontraktu w boksie i byłem drugim rzutem tych zawodowych pięściarzy w Polsce razem z Agnieszką Rylik i Woną Guzowską, Albertem Sosnowskim. Byliśmy drugim rzutem po Przemku Salecie, Andrzeju Gołocie, Darku Michalczewskim i tak dalej. Czyli przeszedłeś. Z boxingu na boks, ze względu na to, że dostałeś kontrakt i boks pewnie stał dużo lepiej jakby finansowo i jakby wtedy, biznesowo? W, wtedy tak, stał dużo lepiej no i można było jakieś pieniążki w końcu na tym e, zarobić. Mhm. I jak Ci w takim razie poszło w boksie? Nie pamiętam Twojego wyniku, ale dobrze mówię, że 13 debat to jest Twój wynik Ta, w boksie? 15 walk, 13 wygranych, dwie porażki. To szło Ci w takim razie super chyba? Całkiem nieźle, tym bardziej, że większość walk, które miałem, to były na Wyspach Brytyjskich. Ehm... I tam walczy, walczyliśmy. Większość. Tak. Zarobki w funtach? W złotówkach bardziej. Złotówka dostawałem od mojego menadżera. Także to też nie były jakieś tam kolosalne. Umówmy się, to nie były kolosalne zarobki, ale mm, możliwość konfrontacji z kimś innym, wyjazdu, to też były takie czasy, że fajnie się jechało za granicę po walczyć z kimś. Mm -hmm. Czemu o to też mnie właśnie wspominał mi znajomy żebym cię zapytał, czemu ta kariera się skończyła? Że, bo jeśli, jeśli do, szło ci na tyle dobrze, to co się stało, że zdecydowałeś się skończyć? To była taka sytuacja... E, jecha, leciałem walczyć e, chyba z Christian Senem wtedy, To był chyba misz interkontynentalny w WBC, jak się nie mylę. I o tym ja się dowiedziałem dzień przed walką. I dzwonię do mojego menadżera i mówię, mm, przed... że... Przed dzień, dzień przed walką, że walczy. Słuchajcie, kiedyś nie było takiego internetu, że ja wpisywałem sobie, po prostu mm, była walka, lecieliśmy, biliśmy się, walczyliśmy. Nikt nie oglądał walk, nikt nie. Ciężko było znaleźć walki przeciwnika. Dostawaliśmy na VHS-ach, jak już dostaliśmy to nie na. Było YouTube nie było YouTube'a. Nie było YouTube'a. tak. Ma... Nikt o tym w ogóle nie było smartfonów, żeby to wszystko szybko zobaczyć. Gdzieś tam były kafejki internetowe, z tego co pamiętam, tak? No i ktoś tam zadzwonił do mnie i mówi, że walczysz z jakimś tam mistrzem interkontynentalnym w WBC dzień przed. No i ja dzwonię do swojego menadżera, że mam taką walkę i on mm, do mnie mówi, Robert, czy to dla ciebie ważne? Jesteś mistrzem świata w kiboksingu. No i wiedziałem, że ten zawodnik, który leciałem chciałem się bić, yy, chce bić ze mną 8 rund, ponieważ był po jakiejś kontuzji. Był niepokonany, był po jakiejś kontuzji, także byłem dobrym testerem dla niego yy, przed yy, poważnymi walkami. Mhm. Poleciałem. Miało być 6 rund. Na ważeniu okazało się, że robimy. Yy, Miało być 8 rund. Na ważeniu okazało się, że robimy 6 rund. No i co? No i zrobiliśmy. Okej. Okay. I to był moment, kiedy zdecydowałeś się, że kończysz? Tak, bo w piątej rundzie go zlakałtowałem i sędzia wskakuje na ring, m, zaczyna go liczyć. M, m, pokazuje, że. Ten Christensen pokazuje, że nie jest gotowy do walki. Sędzia nie wie, co ma robić. Zaczynał, zaczął go liczyć. Mój trener skacze obok w narożniku. Cieszy się, że zakotowaliśmy gościa. A oni mnie dyskwalifikują za uderzenie głową. No i to był ten moment, kiedy mówię, nie, nie stop. I nie rozumiem, a czy to wyglądało trochę jak uderzenie głową? Czy... Nie, ja nie przypominam sobie, nawet, żebym go uderzył głową. Jeśli go uderzyłem głową, to, przypadek. to, to zróbmy, zabierzmy mi punkt. Przerwijmy pojedynek, zabierz mi punkt, dostajemy, dostanę upomnienie, e, dostanę, nie wiem, ostrzeżenie, punkt, albo przerywamy walkę, jeśli nie może walczyć, z, zliczamy punkty, a nie mnie dyskwalifikują od razu i dają mu zwycięstwo. Inaczej, jeszcze przecież jak wskoczył do ringu sędzia, to, to zaczyna go liczyć. No skoro był fałd, to dlaczego go liczy? A nie daje mi od razu upomnienia czy minus punkt. Mhm. Czyli I dopiero, daje... po, dopiero później się zdecydowali, że to jedna głową tak właściwie No właśnie, właśnie, no. Czyli nie wiem, czy była ta głowa, czy nie było tej głowy w werworze walki. Umówmy się, jeśli była, to nie powinno być liczenia. No i to takie. I tak. wtedy to się nie nagrywało? No, podobno miałem, podobno się nagrywało, no ale ja do dzisiaj tej walki nie dostałem. Wow. To, to, był, to były dziwne czasy. Czyli jak wtedy, jak wtedy. Bo teraz rozumiem, że jak masz przygotowania do walki, to masz wideo wszystkich zawodników, możesz sobie oglądać to, co robili rok temu, możesz oglądać prawdopodobnie to, co robili 5 lat temu. Mamy social media, my wiemy, co robi tak naprawdę dany zawodnik na co dzień. Jak się mm -hmm. przygotowuje, jak trenuje, można podłapać ten może popatrzeć, jak się rusza, co robi, robi walkę z ścieniem, cokolwiek, tak. Nawet tak mentalnie popatrzeć na niego, jak, A, jakim jest człowiekiem. Nastawić. A jak to w takim razie jak to wyglądało wtedy? No jechałem i na przykład pamiętam, jak dziś, walczyłem e, z ciemnoskórym zawodnikiem e, i mój trener mówi a taki nieduży, z małym brzuszkiem. <laughs> no wiesz co chodzi. No, nie było, nie, nie wiadomo z kim. Wychodziło się. to były tylko nazwiska tak naprawdę. Wow. czyli hmm. Dlatego teraz jest troszeczkę łatwiej. Przygotowujemy się do zawodników, którzy są, e, wiemy jak trenują, wiemy jakie mają uderzenia. A tam jechaliśmy po prostu w ciemno. Jechaliśmy jak na wojnę małą, naszą, wewnętrzną, z zawodnikiem. To musiało być dziwne, jak nie wiedziałem. Nie no, byłeś gotowy, nie dziwne, jesteś fajterem, jesteś zawodnikiem, po prostu jedziesz, normalne, jesteś, gotowy. Tak. Mm. jesteś gotowy, tak. Jesteś gotowy, wychodzisz, stajesz na ważeniu, wiesz więc, więcej jaki ma rekord, z kim wygrał, z kim walczył, ale nie miałeś wglądu do tego. Pamiętajmy o tym, że jedynym nawet czasopismem, który było o sportach walki, był prowadzony przez, redaktora naczelnym był Lucian Olszewski, miesięcznik, bokser, jak się nie mylę. czarno gazeta. czarno gazeta to była jedna mm, gazeta y, o sportach walki. Tam był boks, kickboxing, ewentualnie coś jeszcze. Bez kolorowych zdjęć. Tylko okładka była kolorowa. Nie wiesz tego. Za młody jesteś. <śmiech> <śmiech> nie było. Zobacz sukcesy Marka Piotrowskiego, y, który był najlepszym polskim kickboxerem Cisza. Pojechał podbijać Stany Zjednoczone. Cisza. Nie było. Nie, nie było możliwości oglądania walk, telewizji. Nie było gal. A dało się zarobić w ogóle jakieś pieniądze z tego? No, mnie się nie udało. Z, zero? Czyli no, jakieś takie grosze? Przysłowiowo mówiąc, na waciki, było. No. Uh -huh. jakieś tam takie... Ale to nie jest tak, że ja mam dom z basenem i willę. Uh -huh. To jest ciekawe. Za, pamiętam jak e, dziś za Mistrzostwo świata to to amatorskie, bo tak? W kickboxingu e, i puchar świata mistrzostwa Europy, to chyba mi na, jakoś tak na półkłeczę to starczyło. Pamiętajmy o tym, że kickboxing nie jest sportem olimpijskim, mm, a sporty nieolimpijskie nie są tak e, opasane i, e, przez e, UKWIT Urząd Krzewienia Kultury Fizycznej, tak? Mhm. Hmm. Zastanawiam się, że po, po, powiedziałeś, że zaczęłaś trenować, jak miałeś 13 lat. Tak. W takim razie, kiedy, ile, zajęło ci, ile zajęła Ci taka podróż do tego, żeby być już na takim poziomie, na poziomie ogólnopolskim? Hmm, więc to, to chyba trzeba by spojrzeć po tych dyplomach, kiedy ja osiągnąłem pierwszy jakiś tytuł. Ponieważ szczęśliwi czasu nie mierzą, nie liczą, nie, 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 pamiętam. nie pamiętam. Ciężko mhm. mi jest powiedzieć. Też to takie... Hmm, Fajne do opowiedzenia jest to, że na naszej sali było 180 osób, bo to był taki boom. Yy, Marek Piotrowski za oceanem gdzieś tam wygrywa, wejście smoka w kinach się pojawia. Yy, jest coś innego, kickboxing, jak, yy, coś innego, inny sport niż boks, judo, zapasy, które też trenowałem, bo trenowałem i judo i zapasy. Nieś tam się przewinąłem, nawet kolarstwo gdzieś się zdarzyło. No bo człowiek szuka swojej drogi, yy, a pod nosem miałem Osir. Polonez, klub sportowy Polonez na Targówku. No to wiadomo, poszliśmy na to, poszliśmy na to, poszliśmy na to. Ale gdzieś tam w wieku 13 lat wiedziałem, że jednak ten kickboxing yy, chyba będzie rządził u mnie tak naprawdę i to jest ta moja pasja i ojciec powiedział, mama nie bardzo chciała się zgodzić, bo wiedziała, że mi mm, mówi ci złamią, połamią ci nos, nie, nie ma sensu. Ale wtedy miałem taką fajną rozmowę, męską rozmowę z moim tatą, chcesz tenować? Ja my tak, to, to jedziemy to na AWF i pojechaliśmy wtedy na warszawski AWF i no i tak zostało. Mm -hmm. No i sami do dzisiaj nie złomali, także. Naprawdę? Naprawdę. To masz twardy nos albo farta. Nie, mam dobrą technikę. Myślisz, że to tylko ze względu na twoją technikę, nigdy nikt cię nie trafił w nos? tak? No tak, raczej problem... mało zbierałem czasów na głowę. Wow! Wow. Lepiej być tym który czy zawodnikiem, który jak najwięcej ciosów zadaje, jak najmniej zbiera. Bo Wie. pamiętajmy, zdrowie mamy tylko jedno. Mhm. I każda walka może być naszą ostatnią walką, więc starałem się unikać jak najwięcej tych ciosów zadawanych w głowę. Czyli ty no był... i obiecałem mamie, żeby <laughs> mi noca <jest śmiech> Także... najwa... nie To było najważniejsze. Tak. Czyli ty byłeś zawodnikiem trochę takim, który się rusza jak Adesanya, czyli bardzo mocno... Oso... Tak, mm. bardzo mocno chodziłem, bardzo mocno się ruszałem, pracowałem na nogach dystansem. Moje warunki fizyczne były... Mm... Nie byłem panczerem, aż takim, chociaż podobno miałem mocny cios. Eee, bardziej wolałem się ruszać na nogach i punktować. Okej, okej. Okay, okay. To jest ciekawa. Zastanawiam się, jak na to patrzą aktualni zawodnicy, bo, jeśli, bo teraz z tego, jak oglądam sobie UFC, są jakieś przygotowania i oglądają te wideo i ci trenerzy opowiadają, że oglądają wideo i opracowują strategię i widzą, że jakiś zawodnik był znokautowany 5 lat temu. Pamiętam, że jak słuchałem Trevora Whitmana odnośnie Masvidala, jak znakautował go drugim razem Usman, to właśnie szukali jakichś wideo takich bardzo starych i Masvidal dwa razy został znokautowany w ten sam sposób i Usman później go też tak znakautował i teraz mówisz mi, że kiedyś jeździliście na walki, nawet nie wiedzieliście z kim walczyć, co to musiało być. Jestem zaskoczony po prostu, że nie, nie, nie byliście w stanie opracować tak właściwie żadnej strategii, po prostu wchodziłeś, przygotowałeś i A, musiałeś walczyć. Na, na bieżąco trzeba było reagować. To, z drugiej strony każdy ma plan na walkę do momentu otrzymania pierwszego ciosu i, i gdzieś tam musieliśmy być gotowi, dlatego Moich zawodników też starasz się przygotować. Okej, okay, teraz jest możliwość oglądania kamery, oglądania filmików, podglądania ich, jak trenują, mhm. no, ale tak naprawdę w tej walce musimy być gotowi na wszystko. A robicie coś takiego, że rzeczywiście oglądasz te walki i analizujesz innych zawodników? Oglądam. I czego jako trener, czego szukasz? Co, co starasz się znaleźć, żeby wyszukać jakiś taki właśnie element, który możesz, o który możesz zaczepić? Staramy się wyszukać luk, mhm. dziur u przeciwnika, w których możemy. I dziur, które możemy przekuć na nasz atut. Czyli na przykład, czy opuszcza ręce, czy w którym momencie się rozluźnia, i w tym momencie, gdzieś możemy my, na mój zawodnik może na przykład wykorzystać to. Mm -hmm. Bo jednak nie oszukujmy się, pewną technikę każdy zasma, to tak jak z tymi nawykami ruchowymi, mamy coś wyuczone i ciężko nam jest po prostu wyplemić to całkiem. Tak? To tak jak zamykasz te drzwi i odchodzisz, i ty nie wiesz, czy zamknąłeś tak. Mm -hmm. Okej, okay, czyli obyczajasz sobie jakąś taką lukę, gdzie zawodnik rusza się w określony sposób, i później robicie, trenujecie specjalnie po to, żeby złapać go w tym momencie. I przygotowujesz sobie kilka takich rzeczy, czy przygotowujesz jeden taki ruch, czy zależy? od Nie, no tego... kilka, no bo wiadomo, że musimy mieć plan A, plan B i tak dalej. Także kilka kombinacji, Która z nich na pewno wejdzie. No. Jeśli nie, na pewno, to staramy się zrobić tak, żeby ona gdzieś tam weszła. Mini przerwa. Jeśli dalej tego słuchasz, to znaczy, że rozmowa Cię zainteresowała. Bardzo mnie to cieszy. Jeśli chcesz dostawać info o nowych podcastach, to zasubskrybuj mój kanał na YouTube i daj mi follow na Spotify'u. Polecam też wejść do siebie na Insta i TikToka. Tam stawiam najciekawsze wycinki z każdej rozmowy. Możesz je sobie oglądać. Jeśli coś Cię zainteresuje, to przechodzisz na YouTube'a bądź Spotify'a i słuchasz całego podcastu. Dobra, wracamy do rozmowy. Co według Ciebie jest w zawodnikach taką rzeczą, która Odróżnia ich od innych zawodników i że potrafisz ocenić ten będzie dobry, a ten nie będzie dobry. Jest coś takiego? Zauważasz. zauważasz co, jak może inaczej? I co to jest? Co, co? Co według Ciebie definiuje talent u zawodnika? Oj, no to chyba widzisz już po, po talencie, po. po... Talent. Talent Teraz możemy roz, rozgraniczyć, tak? Czy ktoś jest fajnie się rusza, fajnie się porusza, czy ma mental mistrza, czy ma dobrą psychikę, to też jest bardzo ważne. To wszystko musi, to wszystko się składa na, są składowe części zawodnika. Dobra psychika, talent, kondycja, dobre poruszanie. Podobno mówią, że talent to tylko 5% i też szczęście, tak? Które jest potrzebne czas, czasami, zawodnikowi, czasami zawodnikowi. A tak to trzeba ciężko pracować. Mhm. A jeśli chodzi o mental, to jakie uważasz, że są najważniejsze czynniki? Jak, jak, jak zawodnik powinien myśleć, nawet jeśli przychodzi na pierwszy trening? So, ja zawsze podchodzę do tego, że zawsze myślimy jak zwycięzcy. Tak? Ja nigdy nie oczekuję, nigdy wśród, podczas swojej kariery, swoich walk i kariery moich zawodników, nigdy nie oczekuję porażki, nigdy nie myślę nawet, nie dopuszczam takiej myśli, nie puszczam weter mm, takich myśli, po prostu. Mhm. Bo energia potrafi wrócić, więc ja zawsze myślę, jak zwycięzca i szklanka zawsze do połowy jest pełna. Dla mnie. To, to jest jedna rzecz, którą słyszałem w jednym z Twoich wywiadów, że um, nie dopuszczasz właśnie myśli, że możesz przegrać. I zastanawiałem się nad tym, że to jest tak... Myślisz, że to Ci pomaga w e, przygotowaniu się do walki? Tobie i Twoim Pomaga. Pomaga dlatego, że mm, nie ma przez moment y, chwili zwątpienia w tym, co robię. Mhm. Czyli wierzę, nie wątpię, wierzę. wierzę w to. A co się, co się dzieje, jeśli okazuje się, że jednak przegraliście? Zbieramy się do kupy, poprawiamy koronę, otrzepujemy kurz i brzydko mówiąc zapierdzielamy dalej. Mhm. Czyli nie ma czegoś takiego. Hmm. Czyli coś zrobiliśmy nie tak wtedy, trzeba wyciągnąć wnioski, poprawić, pracować nad czymś ciężej nie uczy się ten, który wygrywa, tylko ten, który przegrywa, tak? Mhm. Więc wyciągnijmy wnioski i jedziemy dalej. Nie załamujemy się tym. A, ale no właśnie, o to, o to załamanie mi chodzi, czyli nie ma czegoś... No, jeśli wychodzisz z założenia, że nie ma opcji, że przegramy i przygotowujesz się jak nie ma opcji, że przegramy, a później przegrywacie, to w pewnym sensie następnym razem jest trochę ciężej myśleć, że nie ma opcji, że przegramy. No taka jest prawda. Dlatego mhm. jesteśmy fajterami. Więc trzeba walczyć. Nie tylko na ee, ringu, oktagonie, ale też y, jednak w tej swojej głowie trzeba układać. Trzeba mieć mental y, naprawdę dobrego fajtera, zawodnika. 50% walki odbywa się przed walką, w głowie. Słyszałem o tym, już nie pamiętam gdzie, ale ktoś powiedział, że. To chyba nawet powiedział Janek, że wychodząc do walki wiedział, że zostawił swoją legel, legendarną polską siłę w hotelu. I to było dla mnie zaskoczenie, bo gdzieś jeszcze też słyszałem, że on wiedział, że idzie oddać ten pas. Czy, czy to rzeczywiście tak jest z zawodnikami? No właśnie, dopuścił coś nie tak. Coś dopuścił. Dlaczego dopuścił? I tu trzeba by zapytać Janka, dlaczego mm -hmm. dopuścił takie myśli. Ale to rzeczywiście tak jest, że, że 50% tej walki odbywa się przed walką? Dla mnie tak. Dla mnie tak. Mówię co, stajemy na wadze, patrzymy na siebie. Mm, teraz kwestia tego, jak ty do tego podchodzisz. Niektórzy mm -hmm. zawodnicy nie lubią patrzeć w oczy, bo kosztuje ich to zbyt dużo energii. Każdy mówi, że to jest tylko takie, a zwykłe patrzenie w oczy. No, ale jednak patrzysz na gościa, z którym będziesz się jutro walczył. No. Czyli ten face-off to jest rzeczywiście trudne dla fighterów? O tym nigdy nie myślałem. Zawsze myślałem, że to jest tylko pod show zrobione. Pod show, no ale niektórzy zobacz, no, Niektórzy emocjonalnie nie wytrzymują, niektórzy się pchają, niektórzy się spalają, niektórzy są nerwowi, niektórzy są uśmiechnięci. Każdy inaczej reaguje. A ty, na, jako trener, jak patrzysz na wyjście swoich zawodników i oni mają ten face-off, to co z tego wyciągasz? Obserwujesz jakieś rzeczy? Obserwuję. Obserwuję, jak się zachowuje zawodnik, i jak, yy, czy się spina, czy się denerwuje. Yy, obserwuję. Patrzysz na to, jak do tego podchodzi. Miałeś taką sytuację, że zauważyłeś coś na face-offie, co później mogłeś wykorzystać w walce? Że stwierdziłeś, o, okay, ten gościu w jakiś sposób się zachował, będziemy walczyć w ten sposób? To nie jest tak do końca, ale widzę, czy jest na przykład zestresowany. Mhm. Czy go stresuje to. Czy jest napięty przed walką, czy no właśnie, czy ta walka już się zaczęła rozgrywać u niego w głowie, czy jest zestresowany i tak dalej, czy będzie spał dobrze mm -hmm. po prostu, czy po prostu to nie jest zbyt duża presja na niego walczyć z tym zawodnikiem, a nie innym. Były takie przypadki, że mówię, uważaj, ten zawodnik cię popnie na walce, bo tylko tym może cię zaskoczyć. No i tak było na przykład. Co, co to znaczy, że tylko cię Popchnie. No, w sensie, się że na, na ważeniu zaatakuje, żeby już złamać twoją psychikę. Wiedziałeś, że ktoś kogoś popchnie. Tak. Skąd? wiedziałeś? A, jakoś tak wyczułem. I popchnął, I popchnął go rzeczywiście. A jak z nim później walczył? Jak, jak to się poczytało? Wygrał, wtedy wygrał. Wtedy wygrał mój zawodnik tak. Twój zawodnik, ale, ale ten zawodnik jak się zachowywał, ten drugi zawodnik jak się zachowywał? No bo wiedziałem, i... że nic innego nie jest w stanie zrobić, no, tylko zrobić show. Okej, okay, czyli ch hmm. chciał jakby wygrać tą walkę mentalnie, tylko 50% przed walką. Okej, okay, to jest ciekawe. Pamiętajcie, wszystko, wszystko jest w naszej głowie i sercu. Mhm. Do tego, jaką mamy zacięcie, jak mamy, e, jak walczymy, jaką mamy chęć zwycięstwa. Czasami człowiek, nie jeden człowiek by już się poddał, a my nadal jednak walczymy. I gdzieś tam w ostatniej chwili przechylamy e, szale zwycięstwa na swoją korzyść. Wszystko jest w głowie. Jak długo potrafimy tą koncentrację wytrzymać. Jak długo, mm, Okej, okay, no rozumiem, jeśli dostajemy mocny cios, jesteśmy znokautowani. No to, to już jest po jabłkach, tak? Bo mhm. już organizm się po prostu wyłączył. Eee, I dobrze dla zdrowia, tak? żeby nie przyjmować więcej ciosów. Eee, no ale jeśli mamy taki, więc taką ciężką sytuację, to, to, to nie puszczać tego mentala po prostu, tak? Już dobrze skoncentrowany do końca, bo czasami walki w ostatnich sekundach się rozgrywają, kiedy przeciwnik już się rozluźnia, już, już, już myśli, że już wygrał, a tu nagle pu, pada cios i, i wygrywamy. Do końca, do końca walczymy. To jest tak jak. No, jak ludzie walczą na polu walki, no to jak rycerze walczyli, tak? Mm -hmm. Gladiatorzy. Myślisz, że wątpili? On chciał wygrać, tak? Musiał wygrać, bo inaczej. Brawo, było. musiał wygrać. My chcemy. Wszystko jest w głowie i twoim sercu. Nie dopuszczasz ani przez moment mm, zwątpienia. Nie wątpisz. Jesteś sfokusowany na, na tym, żeby to zrobić. Jak masz zawodnika w, w kornerze, jak to się nazywa? W, w Dobrze, korner, w, w, w kornerze, narożniku. W narożniku. Um, I widzisz, że na przykład on zaczyna są takie sytuacje, kiedy widzisz, że on trochę zaczyna wątpić. Tak. I co wtedy? No, trzeba go zmotywować. Masz i to Czyli jednych trzeba. Mm, Właśnie o to chciałem zapytać. Spokojniej, innych trzeba huknąć, trzeba przekląć, trzeba go pobudzić. I to wiesz już z pracy z zawodnikiem, z wcześniejszych doświadczeń, jak, jak z nim komunikować. Dokładnie. Hmm zmotywować, brzydko mówiąc, opie no już nie chcę używać tu wulgaryzmów. Eee, no i tak. no. Hmm. To było ciekawe, jako oglądałeś walkę um, Usman-Leon Edward hmm. I to było ciekawe, czy, czy jak gdzieś słyszałem, że ten Leon siedział bokiem do trenera i że to jest źle, że w sensie źle, że on czuł się taki jakby Przygnieciony trochę przez tych swoich trenerów, bo oni się na niego trochę darli podczas, podczas tej walki. I czy uważasz, że to jest dziwne, jeśli zawodnik właśnie on siadał do niego w ten sposób? Tako, do trenera. I to pamiętam, bo nigdy wcześniej tego nie widziałem. I z twojej perspektywy trenerskiej, czy to rzeczywiście świadczy o czymś złym? Słuchajcie, też no, nie ma sensu dalej krzyczeć. To też kwestia zmotywowania i y, umiejętności dotarcia y, do zawodnika. Bo no, co z tego, że ja się na niego wytrać, to nie będzie do niego docierać. Jak on właśnie się odkręci i powie, kurde, niego już przestanie pierdzielić do mnie na ucho, tak? Bo, 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 bo już mam dość, coś nie idzie, trzeba dotrzeć. No i tu myślę, że wychodzi też. Y, y, ta umiejętność komunikacji z zawodnikiem. Mm -hmm. Umiejętność komunikacji z zawodnikiem. Fajne jest to, że. Zobacz, ja dużo spędzam z moimi zawodnikami na sali treningowej, bo mamy trening grupowy, ja jeszcze poza tym z nimi robię face-to-face -face, takie treningi, tak? Czyli tarczuję z nimi. Bardzo dużo przebywam. No i gdzieś się... Buduje się ta relacja. Brawo. I tę relację później możesz przełożyć właśnie w ringu, komunikować Dokładnie. się z nimi w określony Dokładnie. sposób. Dokładnie. Hmm. Oni też mi ufają wtedy. Sami niektórzy mówią, że dobra, trener, to ja siadam tu, a ty mnie prowadź jak na joysticku. Na tyle ci ufają? Na tyle mi ufają. Hmm. Hmm. Wiadomo, że czasami to też nie jest łatwe, bo walczysz takie ci pozwoli. Ja mogę chcieć coś, żeby on zrobił, a ciężko jest czasami poprowadzić. Ten joystick jest oporny, no, no ale staramy się. Są lepsze i gorsze walki. Czyli masz zawodników, który mówisz, że rób to, rób to, a nie robią swoje kompletnie? No, czasami tak. Myślisz, że to wynika z, ze stresu podczas walki? Czy z tego, Czasami ta... jest tak, no właśnie, że ten stres jest... Widzisz, są dwa rodzaje stresu. Mhm. Paraliżuje i motywuje. Jeśli cię motywuje, to jest super. Jeśli cię sparaliżuje, to nie jesteś w stanie nic zrobić. I wtedy tylko myślisz, jak przetrwać. Tak? I wtedy zachowują cię nie tak, nie tak, jak powinni. No. Dlatego też fajne jest, jak jesteśmy na sparingach, mhm. żeby oni słyszeli mój głos. jak krzyczę. Żeby się przyzwyczaili tak. do niego. Dlatego na... nie jest fajne na sparingach, jak jest... 10-15 kolegów. Leu, super, lewy, prawy tu. Zawodzik jest rozpuszczony. Fajnie, jak spadają proste komendy, krótkie komendy, ale padają Twoim głosem. Czy głosem drugiego trenera, czy któregoś z osób, z, z osób, które są na rożniku. Zastanawiało mnie, słyszałem jedną rzecz, którą powiedziałeś, że przygotowania do walki to jest jak rozpędzanie lokomotywy. Co było bardzo fajną metaforą, i później stopowanie tej, jakby ten rest po tej walce, to jest jakby zatrzymywanie tej lokomotywy, i później znowu rozpędzanie tej lokomotywy. Zastanawiałem się nad tym i. Czemu, czemu patrzysz na to w ten sposób? Czy to nie powinno być tak, że taka ta lokomotywa jest cały czas rozpędzona? Czy to jest potrzebne właśnie, żeby, żeby robić ten taki kamp i rozpędzić się i później mieć ten czas odpoczynku? Musi być czas odpoczynku. Nawet jeśli walka trwa krótko, bo hipotetycznie przygotowuje cię mhm. do walki przez ciężkie 3 miesiące. Trenujesz ciężko, wychodzisz do walki i walka trwa 30 sekund. Ale twój układ nerwowy, twoje ciało przygotowało się tak, jakby miała walczyć... O pas UFC, czyli 5 rund po 5 minut, bądź o walkę o świata w boksie, 12 rund po 3 minuty. Więc y, ty jesteś przygotowany na taki y, czas pracy, na taki czas wysiłku i Twój organizm y, tak trenował i tak się przygotowywał. Czy walka trwała 30 sekund, czy trwała 12 rund, ty psychicznie musiałeś się nastawić i tak na całą walkę, tak naprawdę, czyli cały ten. Okres przygotowań musiałeś przejść, a że walka trwała 30 sekund, bo tak się przytrafiło, bądź tak byłeś przygotowany, bądź tak zrobiłeś dobrze okres przygotowań, że pozwoliło ci tak na to, żeby tą walkę skończyć szybciej przed czasem, to jesteś tak samo zmęczony, więc uważam, że trzeba wyluzować, wyciszyć po to, żeby znowu był ten głód i może było rozpędzić tą lokomotywę, tak? Bo ci te... zawodnicy muszą być mega styrani po takim kampie. To Brawo, to jest tylko ciało, jesteśmy tylko, za... wiesz, to, to jest czasami tak, to jest jeszcze Wie... wagi. wiesz, wychodzę bez szwanku, nic nie złamane, mogę za tydzień brać następną, za tydzień następną, no, ale to jest tylko nasze ciało, mhm. albo to jest aż nasze ciało, to jest nasze narzędzie pracy. Jeszcze głowa do tego dochoduje. Brawo, i co, eksploatować ją tak e, cały czas? Mhm. Nie, jest wielu zawodników, jasne, bo to, czasami są tak małe pieniążki, że dobra, tu, tu luźna walka, tu następna, okej, okay, czasami tak się zdarzy, ale tak długo nie pojedziemy. Dlatego uważam, że... Czyli czym wyższy poziom i czym poważniejsze te walki, tym, tym bardziej robi się to w takich kampach tak zwanych. Robisz kamp, potem musisz jechać na urlop, odpocząć. Też wiesz co jest fajne? Hikie na pracy, jak wszędzie. Pracujesz na sobie to chcesz odpocząć od tej sali treningowej, od trenerów, od ludzi, do których zmienić środowisko troszeczkę, żeby zatęsknić za nimi, wrócić na tą salę z pełną parą. Bo jak robisz coś, wiesz co zrobiłeś, stoczyłeś walkę, już jesteś na, znowu na sali, znowu na sali. Wiesz, ja bez tego żyć nie mogę. Nie, no odpocznij od tego, zrób coś innego. Mm -hmm. Zrób coś innego po prostu. Mm, też fajne to jest to, to że odpoczy odpoczywam, Ok, jeśli chcesz robić aktywnie, to rób coś innego. Nie wiem, pójść na basen. Wy w góry jeździcie. P pójść w góry. Wiesz, jeśli na co dzień się bijesz, na co dzień skaczesz na skakance, to zrób coś innego. Po prostu. Rób to aktywnie, żeby się nie... Mm, nie, nie, nie zastać całkiem, ale całkiem inny sport. Wtedy głowa ci odpocznie. Wtedy przyjdzie taki dzień, w którym mówisz: "kurwa znowu za ten skim, dobra, wracamy na salę, i wiesz, inaczej się pracuje wtedy z takim zawodnikiem. Mm -hmm. Bo on, okej, okay, może ciężko wiesz, ten pierwszy ten będzie kwadratowy. Wiesz, nie będzie trafiał w tarczę, albo coś, nie będzie muszło, no ale wraca. Te ludzkie ciało jest takim pięknym. Pamięta się. Pamięta jak się. Jak ja z tym Rozumie. rowerze. No, brawo. No. Że wrócisz szybko. Pierwszy z pani będzie kiepski, dostaniesz w oko, dostaniesz w nosku. W duchu sobie myślisz? ha kurwa, kiepsko, no nie idzie mi. No ale przecież miałeś miesiąc wolnego, tak? No, ale poczekaj, daj sobie chwilę, wrócisz. Masz określony czas, który robicie przerwy po, po jakiejś wa walce? Teraz powiedziałeś miesiąc, czy to zależy kompletnie? Hmm, to zależy od zawodnika, no ale chcę, żeby odpoczęli. Na pewno ten tydzień to odpoczęli. Pamiętajmy o tym, że to są też ciosy na głowę, tak? to są sporty kontaktowe. Każdy cię zabija szare komórki. Ja, się, ja tak yy, mocno mówię o tym, bo okej, okay, te walki się podobają. Krwawe walki się podobają, ale tak naprawdę ci zawodnicy potem są sami. Każda walka może być naszą ostatnią walką. I yy, wiesz, nikt o nich już nie pamięta potem. No. Pamiętam, o, Saibi, walkę dali tam. No ale to, to jest jego zdrowie. A potem, jak nie daj Boże, coś będzie nie tak ze zdrowiem, to on zostaje sam z tym. Jak zaczyna seplenić, widziałeś jakieś takie trudniejsze, trudniejsze przypadki? Bo widziałem bokserów, którzy na przykład mają problem z wypowiadaniem niektórych słów, trochę seplenią. Widziałeś, ja jaką... też seplenie. Ale to nie dlatego, że przyjąłem cios. Okej, okay, a widziałeś kogoś, komu stało się coś bardziej poważnego? Jakieś miały takie uszkodzenia, które jakoś mocno go ograniczyły? No, są. To widać po, po, po ruchach, po, po, po wymowie i. No tak, po tych ciosach. Jednak pamiętajmy, każdy uraz to jest. Ten to jest mikro uraz głowy. To jest, jest? jednak uraz głowy. To jest narząd, który gdzieś tam w... Kontroluje Wraz... całe ciało. Prawo, no. Dbajmy o niego w takim razie. Nie narażajmy go na ciągłe uderzanie, tak? ciągłe urazy. Powiedz mi, na czym polega kamp? Na tym się zastanawiam. Załóżmy, że masz zawodnika, macie walkę niedługo i musicie ustalić, że będziecie robili z nim takie przygotowania do walki. Co, co, o, to, o co trzeba zadbać przed taką walką? Znaczy, bo ja słyszałem, że to jest na no, sam koniec, to jest już taki hardcore, że ci zawodnicy ledwo żyją. jest jestem. Kampu? Mm -hmm. czy chodzi o cały okres przygotowań mm -hmm. do walki. Mm -hmm. Tak, są zmęczeni. No to Chodzi o to, żeby już tam. Mm... No, na pewno zaczynamy wyjazdem jakimś na obóz. Yy, te obozy są fajne, bo to wtedy odcinamy głowę w ogóle od yy, danego środowiska. Czyli wyjazd jest tutaj celowy, właśnie, żeby odciąć głowę. No, odciąć głowę i tak zrobić taką bazę. Co, te, te kampy, te, te obozy, te wyjazdy yy, powinny być przed poważnymi walkami, bo to wiesz, co, robisz bazę taką tlenową, kurna. Chodzisz po górach, yy, dobrą kondycję, czyli ta baza, ta, te podwaliny tego wszystkiego, tych przygotowań, już masz zrobione. Okej, okay, to ja w takim razie nazywam camp, bo jak oglądam filmiki z UFC, to oni nazywają całe te przygotowania campem, camp, a jak mówię do ciebie camp, to ty chyba myślisz o jakimś takim wyjeździe. Na takim obozie, tak. No ale okej, okay. no, okres przygotowań, umówmy się, okres przygotowań, zaczynamy go obozem, niektórzy nazywają go campem, jest wyjazd, są dwa treningi dziennie, czyli tak dosyć mocno, no bo mówię, rano są góry, które są dosyć wyczerpujące i mocno energetycznie. Eee, no i cały wieczorem jest technika, sparingi. I potem już szykujemy się do walki. Czyli później robicie te drilla, czyli te, te luki, które mówiłem, że tak ty, ty, ty jest. Szukujesz cały sobie, czas że, tak? szukamy, tak jest. Szukamy, tak. trenujemy, dobieramy sparing partnerów. Sparingi, okres sparingowy, to wszystko. W zależności od tego, ile mamy czasu, jest wszystko poukładane, kiedy kończymy i tak dalej. No i potem wyświeżanie organizmu, ten BPS, czyli bezpośrednie przygotowanie startowe już. Czyli? To, no czyli... Już schodzimy z obciążeń treningowych, troszeczkę szybkości, łapiemy wyświeżenie organizmu i no i co, no i czekamy na walkę, czy na to święto. Walka to już jest świętem, tak naprawdę. Jak my się śmiemy, bawmy się dobrze, bo to, co miałeś zrobić, co miałeś przeżyć, to, to, to już przeżyłeś ciężkiego. jak to mówią, im więcej krwi na treningu, tym mniej krwi w walce, więc y, czy mocniejsze przygotowania, tym łatwiejsza walka czasami, no. Mhm. Ciężko jest znaleźć sparing partnerów? Pewnie Oj, to... tak. Oj, tak, naprawdę. Wiesz, bo to trzeba znaleźć też. Y, to nie chodzi sztuka na sztukę, tylko trzeba też troszkę znaleźć podzawodnika, który, z którym mój zawodnik walczy, tak? Pod przeciwnika. Czyli musi się ruszać w akwarium? Mniej więcej, sposób. tak. Mniej więcej. I mieć pewnie taki sam podobny styl. Czyli Albo przynajmniej umie naśladować, zmienić. Jeśli nie, to chociaż gabarytowo, żeby był dobry, ale umiał się naśladować przeciwnika. Mhm. Pod jaką walkę ci najciężej było znaleźć sparych partnerów? O, tych walk już było tyle, że to ciężko jest nawet powiedzieć. Pamiętajmy, że ja w branży mm, jestem troszeczkę czasu już, także y, tych walk było naprawdę dużo, bo jakbyś przesiedził karierę, to, to tego jest odgroma nawet nie pamiętasz. Właśnie y, ciężko jest cię złapać, ciężko było się umówić na ten podcast z tobą. Um, bo tak jak mówiłem, no na tym... wiesz co, ja staram się też, z tego, że mam taki zawód, a nie inny, prowadzę zawodników, ale też prowadzę treningi personalne z, z klientami, których staram się nie zaniedbywać, tak? Mhm. Więc y, cały czas y, trenuję. A do tego, mam kochającą rodzinę, z którą też chcę poświęcić trochę czasu, która i tak jest poszkodowana przeze mnie, ponieważ często mnie nie ma. Bo no. Mhm. No to mhm. wiesz, zamiast weekend spędzić z rodziną, ja jestem na zawodach, bądź jednych, bądź drugich, bądź seminariach, które prowadzę. Także, no wiesz, jak to jest, jestem mężem, ojcem, a chciałbym to wszystko pogodzić. Nie ma leko. Chciałem Cię zapytać o to, jak wygląda plus minus. Załóżmy, jak się, jak się starasz dostosować swoje życie do tego, jak ono w, w tym momencie wygląda, właśnie jeśli chodzi o te eventy, które ci wyskakują? Bo jak próbowaliśmy się mówić, to mi mówiłeś, że nie do końca wiesz, bo możliwe, że tu będzie event, ale nie jesteś pewien, czy będziesz na niego jechał. Więc nad tym się zastanawiam, jak, jak, jak u ciebie wygląda planowanie. Bo to musi być skomplikowane, jeśli na się coś dzieje. Co, to coś się dzieje. Czasami to jest tak, że moja żona to twierdzi, że w ogóle nie możemy jakoś się, z tobą to nie mogę się w ogóle umyć, bo, bo tak, bo czasami. Jest tak, że tu mam walkę, ale nagle wypada przeciwnik. Organizator nie jest w stanie znaleźć przeciwnika. I nie masz walki. I nie mam walki. Mój zawodnik, łapie kontuzję. Nie mam walki i tak to się wszystko przekłada. Tu jadę, tam nie jadę, tu jestem i no i to, to jest ruchome. To musi być też obciążające psychicznie w takim razie. Że non stop jakby nie wiesz, ciężko ci złapać rutynę pewnie w takim trybie. No właśnie, no to jest ten. Pamiętaj też o tym, że. Zawodnik kończy walkę, kończy, kończy swój kamp, jak to powiedziałeś, cały. E, Przygotowani i ci na urlop, a ja mam kolejnych zawodników. Mhm. Z którymi się Drugi zawodować. zawodnik kończy kamp, jedzie na urlop. Walka, jedzie na zawodnik. A ja mam kolejnego zawodnika, kolejnego, 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 którym mm, chcę pomóc. Jak już się obrobię to brzydko mówiąc, tych wszystkich zawodników, to już ten pierwszy wraca. No i tak w kółko. Z jednej strony każdy powie, no to po co tyle zawodników bierzesz, no ale jesteśmy takim klubem, że mamy dużo tych zawodników, no i jednak chyba lubię to robić, to jest moja pasja, a z drugiej strony może brak asertywności. Brak asertywności. To jest ciekawe spostrzeżenie. Właśnie o to chciałem pytać. Czy, jeśli Twoi zawodnicy mają przerwy po walkach, to czy ty robisz przerwy, czy cały czas pracujesz? Właśnie powiedziałem to przed chwilą. Miałam następnego zawodnika, którego muszę zrobić. Nie ma nigdy tak, że robimy. Yy, wszyscy zawodnicy kończą na raz i kończymy i bierzemy yy, wolne. Tak. Mhm. Tylko ja dalej pracuję. Dlatego też czasami po prostu jestem zmęczony. No. Okay. Pamiętajcie, że ja też się męczę? Fizycznie, bo jednak obtarczować tych chłopaków wszystkich e, to jest naprawdę ciężka praca, tym bardziej, że ja staram się im stawiać dobry opór, dobrze robić te tarcze, robię bardzo aktywnie je, mm, przy tym jeszcze oglądać walki, jeszcze treningi z klientami, jeszcze staram się wpleść swój trening, gdzieś to wszystko, żeby się nie rozlecieć, no tego jest naprawdę dużo, no. Czyli wyznajesz jakieś zasady takiej turboproduktywności? Starasz się po prostu dużo pracować? Nie, nie, nie robisz wakacji? Czy, czy to nie, wynika z takiej. Ja, odpo... ja chcę robić wakacje, bo mam rodzinę. Uwielbiam to robić i uwielbiam, uwielbiam spędzać czas z rodziną, no ale... Czyli u ciebie to wynika z takiej odpowiedzialności względem zawodnika? Tak. Mhm. Wiesz co, bo wiem, że na mnie liczy. Chociaż oni może czasami tego nie doceniają, ale wiem, że na mnie liczy i... Słyszeliście? I... <głosy> doceniajcie, <głosy> dokładnie, <głosy> doceniajcie, bo to jest na tej zasadzie, że ludzie tego nie zdają się sprawy. O, fajnie jeździsz tu, jedziesz tam, idziesz tu, zwiedzasz. Ale to jest tak naprawdę zaburzenie rytmu całej mojej rodziny. Dlatego właśnie o to pytam. I taki... dzięki tu mojej żonie, która potrafi to spiąć w całość, gdzie jest mimo swoich zajęć, których ma bardzo dużo, potrafi jakoś to, to pogodzić. Bo, bo każdemu się wydaje, no tak, pakujesz się, jedziesz. O, super, kurczę. No ale... Ja jestem jednak e, głową rodziny i też chcę być w domu, też chcę spędzić ten czas e, z rodziną. No, ciężko, to nie jest to, to jest praca na pełen etat. To nie jest 8 godzin i dziękuję, wracam do domu i ja kładę się na fotel i, i jest pięknie, ładnie. No. Plus często w większości pewnie, znaczy może nie w większości, ale weekendy bardzo często robisz. Dokładnie, bo, bo są zawody, bo są seminaria, wyjazdy. wyjazdy. Nie ma lekko. Nie, no, nie ma, ma lekko. lekko. Nie, nie, na, to nie jest... Lekka, prawa. To jest praca na cały etat. A jeszcze jak przyjeżdżam, i jeszcze mi Trenerze, obejrzy tą walkę. trenerze obejrzy tą walkę. A później jeszcze pisze Przemek i mówi może nagramy podcast. Brawo! <laughs> Dlatego się udało. Kurczę. No tak, tak, bo tak, tak jest właśnie. Bo wiesz co, bo pamiętajmy o tym, że jeszcze jest yy, życie normalne, codzienne. Zrobić coś, coś tam się urwało, samochód się zepsuł, coś trzeba zrobić, tak? Iść. Nie wiem, do fryzjera, do dentysty. Na zakupy. Rozumiesz, na zakupy. No trzeba też pomóc. Być tym ojcem i, i mężem w domu. No to, to, to nie jest łatwe. Bo każdy mówi, tyle, zrobimy w niedzielę. Trenik tarcze. Tak, okej. Okay, ale kosztem tego, że y, ktoś na tym ucierpi troszeczkę. No, to jest to chyba tak. No. Zawsze. Plusy ktoś powie z mniej pracy, tak? Iść do no, korporacji. To jest, to, jest twoja to jest twoja pasja chyba, bardziej niż pasja. Tak, niż praca. Ale ludzie twierdzą, że jak, się, jak praca jest twoją pasją, to się nie pracuje. Nie wyglądasz na osobę, która jest zmęczona w, takim, w każdym razie tym, tak mentalnie. wyglądasz jakby, Odpowiadasz o tym, jakby ale to kwestia, była twoja... Kwestia światła. <laughs> <laughs> Dobre studio, tak jak powiedziałem. Nie, nie, nie. Jestem po weekendzie. Czasami jestem zmęczony. Ostatnio byłem bardzo połamany, ale fizjoterapeuta mnie stawia na nogi. Powiedz mi, jak to jest z kontuzjami przed walkami? Ja słyszałem, że rzadko jest tak, że jakiś zawodnik wychodzi do walki bez kontuzji. No tak. To jest prawda? No, z każdym. Słuchajcie, to jest, to jest jak maszyna. My już zawsze gdzieś tam mamy te kontuzje i ciężko jest tak do końca mm, zaleczyć wszystko. Ja mam cały czas kontuzje. Na przykład ja. Mhm. Tak, ale już wiem o tych, że niektórych nie wyleczę, mogę tylko nad nimi pracować, tak? No bo musiałem mieć na przykład w kolanie mieć do protezę. Ale uważam, że jeszcze są za młody, więc jeszcze powalczy mięśniowo, żeby utrzymać kolana, tak? No i to jest taka... Mm, kolej rzecz. Zawodnicy też są zmęczeni, tak jak mówię, no nie, niektórzy są młodsi, te kontuzje łatwiej się leczą, niektórzy są starsi, no i, i, i już trudniej te kontuzje się mm, zaleczyć. To jest taki hazard chyba trochę, wy wypuszczać zawodnika z kontuzją, nigdy nie wiesz, czy to się nie, nie pogorszy. Co? Nigdy nie wiesz, czy kontuzja się nie odnowi. No. Wiesz, co chodzi, to jest tak... Yy... Okej, okay, on nie jest tak bezpośrednio, że wychodzi, że jest coś nie tak, kurczę, wiesz, że nie może się ruszać i tak dalej, ma złamaną nogę. Po prostu go coś boli. Coś, coś go tam boli, wiesz. Tu środek przeciwbólowy, tu coś tam. I Zresztą o, zawodnicy o tym w mediach mówią, no tu muszę wziąć przeciwbólowy przed walką, tu muszę to przeciwzapalne, ale wyjdę, tak? Mhm. Żeby nie zawieść kibiców. No. Ja w swoim życiu też miałem taką sytuację, że miałem złamany nadgarstek i, i były... Yy... Poszedłeś na zawody z złamanym nadgarstkiem? Pojechałem na jeszcze z Europy, tak. Jak to możliwe? Z kością w nadgarstku. No i wiedziałem, że wygram falkę. A czy wiedziałem, że wygram? No, ale nie, nie, do, nie, do, nie, do, nie dopuszczam tego, że mogę przegrać. To nie rozupałeś sobie tej kości gdzieś tam w środku? Nie, wygrałem przez z Europę. Rozupałem, boli do dzisiaj. Wow. I co to, to, to zrobiłeś, żeby cię nie bolała podczas walki? Biłem lewą ręką i nogami. To naprawdę. Ból przemija. Jak to mówią, ból przemija, chwała pozostaje na wieki. To jest taka adrenalina, że już nie czułeś tego no. po prostu? Boli, no ale z bol to nie jest taki ból, że. Yy... No boli, słuchajcie, boli, no ale ból nie rani, naprawdę, no można żyć z tym bólem, no przejść. Chociaż w sumie jak walczysz i dostaniesz ki kilka lałkików, albo dostaniesz. To też boli. No, właśnie. No, a ludzie walczą. Oczywiście. No, no, Ostatnio mój zawodnik, Tymoteusz Łopaczyk, mówi ten, że złamałem rękę podczas walki. Ja mówię, no i, no i co? No, no ale wiesz, rozumiesz. Tymek, no mówię do niego, masz długą rękę, masz nogi, pracujemy jak najmniej, używamy tej ręki. Wygrał walkę. Świetnie, jak fighter. Okej, okay. przypłaciliśmy to drutowaniem ręki, ale wygrał tą walkę. Jeśli to jest Twoja praca i z tego żyjesz albo planujesz żyć, no to musisz podejmować jakieś takie ryzyka. No jest ryzyko. Wow. Więc ryzyko jest zabawa, jak to mówią. Yy, i, I wiesz, no czasami no, kontuzent to, to nie. Wiesz co, no, pamiętajmy o tym, że sporty, walki dlatego są takie niewdzięczne, bo w, w innych sportach możemy zawsze mieć zmianę i tak dalej. Tu jak przegrywamy walkę, gdzieś tam wpadamy w tych rankingach niżej. No ta przegrał. Człowiek jest w walt, tyle ile jego ostatnia walka. Mhm. Plus kontuzje, tak. kontuzj jak nie dojdzie w ogóle do walki, to jeszcze To jest tak jak w sporta tak sportach walki, wiesz. A w innych yy, sportach niestety jest tak, że coś jest nie tak, to jest zmiana, yy, wchodzi inny zawodnik, ty może się wyleczyć, zwracać za jakiś czas i tak dalej. Sporty walki pod tym, yy, pod tym względem są niewdzięczne. Dlatego za cały czas. Yy, Tłumaczę moim zawodnikom. To jest Twoje zdrowie, to jest Twoje narzędzie pracy, Twoja głowa, Twoje ręce, Twoje nogi, więc dbajmy o nie jak najlepiej. Używajmy dobrego sprzętu, rehabilitujmy się, dbajmy, nie zaniedbujmy starych kontuzji, bo one będą się nawarstwiać. No, ciężko, bo ciężko. Słuchajcie, są możliwości, naprawdę są bardzo fajne teraz, bo mamy kliniki, które nas wspierają, rehabilitanci, którzy są coraz bardziej wykształceni. Hmm. Nawet te organizacje chyba mają jakieś lekarze, co? Tak. Także łatwiejszy jest dostęp. Jak ja walczyłem, to nie było tych rehabilitantów aż tyle. Nie było tyle... Ee, social mediów. Te. Ale nie mieszajmy nawet social mediów. W tym wszystkim chodzi o, wiesz, o dbanie o zdrowie zawodnika, rozumiesz? Nie było. Ciężko było się dostać do specjalistów, którzy... E, sportowych. Którzy potrafili cię wyleczyć, pokazać coś, zrobić. A teraz mm, naprawdę tych rehabilitantów wykształconych, którzy potrafią doprowadzić twoje ciało do tego, żebyś mm, mógł normalnie funkcjonować na kolejnym treningu, jest coraz więcej. Dlatego fajnie, że możemy dbać. Kiedyś tego nie było. Powtarzam. I kiedyś, kiedyś pewnie dużo częściej mówili, zmień sport. Tak. Dlaczego? A, bo pan robi to. A, a, to dlatego. No bo nie było, nawet ci lekarze nie byli tacy, ciężko było się dostać do, do lekarza sportowego, który... Kury kuma. Kuma. Mhm. A teraz Więc... coraz więcej ludzi kuma, bo jednak sport jest nieodłączną częścią naszego życia. Coraz więcej ludzi uprawia, coraz więcej ludzi jest aktywny. Możesz powiedzieć z jaką największą kontuzją wypuszczałeś zawodnika? Taką, że nie wiedziałeś, Czy to jest dobry pomysł? No, ciężko jest powiedzieć, bo myślę, że sami zawodnicy czasami nie powiedzą ci do końca. Nie krzyczy. powiedzą ci? Tobie w ogóle? Oh. A czy wiesz, jak to jest? To jest to nie powiedzą. We, weź mikrofon do siebie. E, inaczej. Nie to, że nie powiedzą. Tylko to jest tak. Bolicie? Boli, ale przejdzie. Rozumiesz? No to jest tak. A później rentgen i okazuje się, że. Tak. Okazuje się, że coś tam jest nie tak. No. Powiedz mi o co chodzi z tymi, yy, po angielsku to jest calf kick, po polsku to będzie kopnięcie na łydkę. No? O co z tym chodzi? Ty i ty będziesz miał dobre doświadczenie, bo byłeś kickboxerem. Po, po, po pierwsze, dlaczego to dopiero teraz się pojawia, a po drugie, dlaczego to hmm. tak. Już jakiś czas się pojawiało. Eee, ale okej, okay, dobra, umówmy się, że teraz. W, w, z mojej perspektywy Dobrze. oglądającego UFC. Okej, okay. kopnięcie na łydkę, dlatego że są bardzo ciężkie do eee, zablokowania. Mhm. Yy, są bardzo ciężkie do wychwycenia przez przeciwnika, że, że jak kopiesz szlowki, to zawsze te loki można przechwycić. Yy, nogę ciężko troszkę... przechwycić, tak, czyli złapać, złapać i, i obalić. Mhm. Jak kopiesz się łyska, to ciężko jest to zrobić. Po drugie, eliminując nogi, eliminujesz wszystko. tak? Czyli przeciwnik nie jest już tak mobilny, nie rusza się. Ale to tam się takiego dzieje, że to wtedy aż tak mocno ogranicza ruchomość zawodnika. No, tak jak, no bo ta łydka, jest, ten mięsień jest rozbity po prostu, no. Ale akurat Który... ten mięsień jest taki wrażliwy na to? No ciężko jest go obronić. Udo, Udo jest twarde, duże jest dużym mięśniem. Łydka jest troszkę mięśniem i tak ciężko jest ją napiąć w momencie uderzenia, obronić się, tak? Trzeba dobrze nastawiać fajnie pisze, ale żeby bronić tą, tą łydkę. I to jest druga rzecz, o którą chciałem Cię zapytać, bo to mi się wydawało, jak oglądam sobie walki i nie kumam tego bronienia. Bo oni, żeby obronić ten, e, to kąpnięcie, robią taki sk skręt. Skręć, żeby nastawić piszel. I wtedy piszczel, piszczel. Si o no. si to też nie. To wcale nie jest bardziej przyjemne, chyba. <noise> Ale wtedy y, wtedy dostaje kość, tak, a nie mięsień, który odpowiada za ruch. No. Czyli rozwiązaniem tego problemu jest kość o kość, a nie. Kość... Rozwiązaniem problemu. Jest podniesienie nogi. Jest nieprzyjmowanie ciosów. Mm. Unikanie jak najmniejszej ilości ciosów. Pamiętajmy, że ciało A na ciało B oddziału jest tą samą siłą. Zasada dynamiki, tak? Mm -hmm. Czyli jak, jak, cały czas wracamy do punktu wyjścia, jak najwięcej ciosów zadać, jak najmniej przyjąć. Jak Floyd Mayweather. I jak ty? Brawo. Mm. Um, czy ciekawe w takim razie były dla ciebie przygotowania do Adesani? Skoro w podobną zasadę wy, wyznajesz, co on? Jak z Jankiem z nim walczyliście? No, dokładnie. Trzeba było go zamknąć, pochodzić za nim, złapać go. No, to musiała być dla ciebie zagadka ciekawa, co jeśli. Zaga zagadka, nie zagadka. Trzeba było dobrze Janka do tego nastawić. No. Bo, co masz na myśli? Że podchodził na nogach, łapał ciosami, dużo więcej ciosów, że bijem podwójny lewy, to pierwszy lewy idzie w głowę, a do się odchyli, drugi pójdzie w klatkę. No takie myczki techniczne. A jak idą aktualne przygotowania? Ja i w ogóle nie znam teraz walczycie z jakimś Ruskiem, prawda? Ja nie w ogóle nie znam tego gościa. Czas najwyższy zobaczyć w social media. <noise> jak, jak się zapatrujesz na tego przeciwnika? Ciężka walka. Ciężka. Bardzo, czemu? bardzo ciężka walka. Jak z każdym nie, ruskiem to, chyba. Nie, to nie jest tak. Yy... Słuchajcie, nie ma lekkich walk. To jest tak naprawdę, to jest już top, tak? To jest pierwsza piątka UFC. Tam nie ma lekkich walk, ale ten gość naprawdę jest nieprzewidywalny. Dobrze się rusza. To jest jest niepokonany. Zapaśnik? Czy bardziej bokser? On ma przekrojowo. Przekrojowo. Hmm. hmm. Tak samo? Hmm. Ale spokojnie. Przygotowania idą. Dobrze zaczęliśmy no naprawdę, wróciliśmy z obozu, no i działamy. Nic mi w sumie dokładniejszego nie powiesz za bardzo o tym. Więc... Nie, no bo cię, cię, cię ciężko jest powiedzieć, na czym pracujemy. Nie powiem ci tego. No właśnie, no. o tym teraz mówię, ci nie bo... powiem, na czym pracujemy. Właśnie o tym no mówię. Staramy to... się przygotować coś, obejrzeliśmy, przeanalizowaliśmy. Eee, ze sztamem trenerskim działamy. Eee, no i co, i pracujemy. Dobra. Zastanawiałem się, czy wyjdę jakoś tutaj z pytaniem z lukami, ale nie wyjdę, bo jeszcze jesteśmy przed walką, więc nie. No właśnie. Więc. Eee... Nie dam rady tego zrobić. Na pewno znaleźliśmy jakieś. A, a możesz chociaż powiedzieć. Może ja wiem, jak to grać. <laughs> tak... <laughs> Obejdź, spróbuj. Dobrze. No. Ym, możesz powiedzieć, jakie, gdzie, gdzie szukałeś filmów, żeby się do niego przygotować? Czy to też no o... jest... Nie, no to chyba wszyscy wiedzą. No chyba yy, widzisz. I to jest ten, ta różnica, że teraz wszystkie walki, które się odbyły, są dostępne tego a... przeciwnika, a kiedyś jakoś tak nie było. No. Oglądasz wszystkie? Czy masz jakieś nie, już nie, nie. Ja Oglądam ostatnią z reguły, Aha. jak mam troszeczkę czas, no bo ostatnia walka to jest taka najbardziej aktualna, która wiemy co zrobił tak naprawdę. Wiadomo, że przegląda się jeszcze inne. Mhm. Mm. Cały czas, cały czas, w każdej wolnej chwili gdzieś tam siedzę i analizuję. To nie jest tak, że ja od razu przyszedłem do domu i wszystkie walki, całą historię prześledziłem łącznie i wszystkie walki obejrzałem od razu, bo, bo nie wyłapię. Mam chwilę, obejrzę znowu, coś wyłapię, na co zwrócę uwagę. Każdy z nas zwróci na coś innego uwagę. Trener od parteru zwróci na coś innego, trener, head coach, który to łączy na coś innego, ja na coś innego. Potem zrobimy burzę mózgów, robi to, to, to i to. No, ma szansy to, to, to i tak dalej. Rozmawiamy. Na mental zwracacie uwagę? Jak mentalnie podchodzi do walki? No, oczywiście. Ty, ty, ty głównie na to zwracasz uwagę, czy wszyscy trenerzy? No, myślę, że wszyscy. I jak oceniasz tego zawodnika? Masz... Czy, 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 <noise> <noise> Okej, okay? nie musisz odpowiadać. Ja... Nie, no dlaczego? Nie, no słuchaj. Z tego co wiem, to mam osiem zwycięstw z rzędu w UFC. Ja tego ma... gościa w ogóle właśnie nie, nie kojarzę. Błąd. Błąd. Yy, Ankalajew, yy, bardzo dobry zawodnik, naprawdę... 8 albo 9 z, z, z rzędu. rzędu. Okay. Więc kurczę. Mental. Jest, jest, yes. I, i to będzie najgorsze, że on wie, że tyle walek wygrał, więc będzie bardzo. Niesiony falą zwycięstw. Mhm. Będzie się musiał rozbić o górę, którą jest Jan Bochowicz, jak to mówi o No Dar i się rozbije. rozbije się? Nie dopuszczam. Myśli, że nie. Nie, nie, mówię, że ten gości będzie musiał rozbić o Janka. No Dar i się rozbije. Mhm. Hmm. Oglądałeś ostatni UFC? Mm, nie. Czy jesteś aż tak zarobiony, że nawet nie oglądasz UFC? Byłem w trasie. Okej, okay. chciałem cię zapytać. Pytaj. Wiesz co, to jest na zasadzie, że ciężko jest czasami obejrzeć. Po drugie, nie mam kablówki w domu. <laughs> bo nie oglądam telewizji, więc jak chcę coś obejrzeć, to po prostu oglądam w internecie i no, nie marnuję czasu na oglądanie nie jestem typowym Polakiem, który wchodzi do domu i włącza telewizor, żeby coś leciało. Mhm. O, tak. To powiedz mi chociaż, czy myślałeś, że wygra um, Oliwiera czy Islam? Myślałem, że Oliwiera. Myślałeś? Tak, jakoś tak, nie wiem, Mam okazję poznać, przyjemność poznać go. Widziałem wasze zdjęcie na no Instagramie. No właśnie, tak, że jak kogoś poznaję, gdzieś tam zamienię zawsze dwa słowa, to gdzieś jak... człowiek jest tak, jakoś tak... Bardziej chcę, żeby ktoś. Bardziej chcę, bo, bo jednak, wiesz, poznałem go fajnie, a, a, a jakoś tak. Yy, Fajny, okazał się fajnym, miłym człowiekiem, więc jakoś tak. Mm -hmm. No i walczył Benil i Gamrod. I niestety Gamrot przegrał. Czego się nie spodziewałem, myślałem szczerze mówiąc, że wygra. Ale... No chyba wszyscy myśleli, wszyscy chcieli, bo, bo idzie jak burza yy, Gamer, yy, no i chyba wiesz, no zawsze to jest rodak, tak? Mhm. I, I tym wszystkim, tym swoim nastawieniem, tym swoim dobrym mistrzowskim mentalem, kurczę, gdzie on wchodzi i rozwala wszystkich, yy, no wszyscy myśleli, chyba nic, każdy chciał, no ale spokojnie, no jeszcze, się, jeszcze się zrobił krok do tyłu tylko po to, żeby nabrać rozpędu. Tak, pierwszą walkę też przegrał. Chociaż te, teoretycznie wygrał, no właśnie. Ale, ale policzyli mu, że przegrał. No ale, ale wiesz co, to jest na zasadzie, że świat go zauważył, świat na niego zwrócił uwagę. On ma jeszcze czas, także on na pewno namiesza i to bardzo dobrze namiesza w tej kategorii wagowej. Okej. Okay. Hmm. Czy ty podejmujesz ryzyko w swojej pracy jako trener? Masz jakieś takie momenty, gdzie podejmujesz duże ryzyko albo się boisz czegoś? Sprecyzuj. Hmm. Czego mogę się bać? To jest pytanie tak właściwie do Ciebie. Właśnie ja, ja się, jak przychodzą do mnie ludzie, to często się ich pytam. I to jest pytanie, które jest dosyć, zwłaszcza do Ciebie. To jest ha. trudne pytanie, bo ja wiem, że Ty będziesz od razu chciał powiedzieć, że Ty się nie boisz, bo masz taki mentor. Ale to jest, to jest właśnie ciekawe pytanie. Konserwujący się nie boją. Hmm? Czy są jakieś takie rzeczy, gdzie ma być albo jakąś biznesową, albo jakąś. Jakiś, Szalony pomysł na walkę, jakaś taktyka, która może nie, nie wyjść, coś w tym stylu, I, się, i później siedzisz w domu i się zastanawiasz, kurwa, uda się, czy się nie uda. Nie, chyba nie. Mhm. Jeśli chodzi o walki, to nie. To nie, bo y, gdzieś tam to jest. Y, 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 nie boję się, bo jakbym się bał do walki, to bym dopuścił to, czego nie chciałem dopuścić. To, mhm. o czym mówiłem na samym początku. Czyli ty masz taką żelazną psychikę. Podejścia. Podejścia, tak. Mhm. Jeśli chodzi o walkę. A poza walką w jakichś biznesowych kwestiach? No to zawsze człowiek się obawia, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie. Tak? Eee, czy inwestować w coś, czy, czy, czy nie. No to jest normalne chyba, tak. No to, to... Ja nie mówię, że to jest nienormalne. Pytam się, pytam się o takie sytuacje. Jak sobie z tym radzisz? Radzę sobie. <głosy> <głosy> nie no, co byś chciał usłyszeć? Tak. Yy, yy, yy że co, że nie mogę spać, nie, nie wiem, Nie, 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 absolutnie, absolutnie, no, absolutnie, nie o to mi chodzi. Raczej mi chodziło o to, może... Ale powiedziałaś już, czyli masz takie sytuacje, gdzie na przykład chodzi o inwestowanie, że się zastanawiasz, czy coś się uda, czy nie uda. No na przykład, czy, czy wchodzić w to, czy, czy, czy nie wchodzić. No ale z drugiej strony znowu wracamy do punktu wyjścia. No jakbym nie spróbował, to się nie przekonam. Nie oczekuję, że coś nie wyjdzie, tak? Jak się, wiesz co, jak się uczyłeś chodzić, to jak nie staniesz i się nie przewrócisz, to, to nie wiesz, czy się nauczysz chodzić, no. Rozumiesz, o co chodzi. Tak, jak najbardziej. Jak się nie wywrócisz, to się nie nauczysz. U, u mnie na, na rolkach się tak zawsze mówiło. No właśnie, także trzeba, wiesz, tylko umiejętnie trzeba padać. Dobra, a powiedzmy, jak u ciebie wygląda prokrastynacja, czyli odkładanie rzeczy na później. Masz tak, że... Masz rzeczy do zrobienia, odkładasz czy wszystko? Jesteś w takim pędzie, że wszystko robisz? Nie, nie. Moja żona robi wszystko. <noise> e, jak to mówię, e, jeśli mężczyzna mówi, że coś zrobi, to coś zrobi. I co pół roku nie trzeba mu przypominać. <noise> Więc robię to, ale z opóźnieniem. Moja żona to jest pak, że telefon, działa od razu, a ja tak troszeczkę musi odleżeć urzędowo niektóre rzeczy, czy to w domu, czy czyli, czy... czyli głównie jakieś rzeczy domowe, czyli dokręcić coś, coś wynieść, coś, coś o, naprawić. O, sprawy też takie, wiesz co, no, cokolwiek, no, zrobić to tak, jakoś tak od, odciągam, coś jak my, trudne rozmowy również. Hmm. Z zawodnikami, hmm. czy gdzieś jakieś domowe? O, nie domowe, biznesowe o tak może. Ok. Z menadżerami i tak dalej. Hmm. Ok. Tego bym się nie spodziewał po tobie. A jednak. Widzisz. I to jest, to jest w takim razie, można by nazwać to delikatnie strachem. Przez który okay. hmm? okay. to Ok. Jest... No i dobrze, no doszliśmy do tego. To jest, to jest super informacja. Hmm. Jak wygląda Twoja dieta? Czy ty, czy ty jeszcze trzymasz dietę? Przykładasz do tego taką dużą uwagę? Inaczej. To nie jest dieta. Tak jak rozmawiamy z rządem, to jest sposób życia, styl życia. Więc to mam 47 lat. No, wiadomo, mógłbym się opychać, jeść wszystko. Jestem zdrowy, nie mam cukrzycy, ale jednak nie, no, no bo jednak staram się jeść zdrowe i zbilansowane, dobre produkty. Ale czyli już nie jesteś dawno po jakimś takim okresie, gdzie bardzo się do tego przekładasz? Cały czas się przykładam. Tak jak mówię, to jest styl życia dla mnie. Okay. To nie jest tak, że ja... Y, ale to też nie jest tak, że ja sobie odmawiam czegoś. Mm -hmm. Rozumiesz? To, to, to że zrozumię to, że staram się jeść swoje posiłki zdrowe, wyliczone, ale to jest... Czy jestem ja na diecie? Nie, no po prostu dbam o siebie, staram się jeść to, co, co, co jem. No. Czyli Dobre. liczysz? No bardziej, bardziej do tego biłem? Eee, no, okej, okay, tak. Tak, uważam. Uważam to, co, co jem, ale tak jak cały czas powtarzam, to nie jest ja to jest sposób życia. Life, life time, tak. No. Także wiesz, co to jest? No, mógłbym iść i jeść fast, fast foody, ale nie chcę tego jeść, dlatego wolę przygotować sobie posiłek, tak. Starać się trzymać też te godziny posiłków. I no. hmm. wiesz, co, no, w pewnym wieku ten metabolizm już troszkę spowalnia i. No, i mając kiedyś zapotrzebowanie takie energetyczne, duże, jako byłem, będąc zawodnikiem. Przyzwyczaiłeś się do jedzenia dużo pewnie. No, wiesz, spalałem to, no więc teraz muszę to troszeczkę. Yy... Boże, kocham, brakuje mi słowa. Troszeczkę to, wiesz, co, unormalizować. Powiem, no. mhm. to był taki moment, że w swoim życiu, jak skończyłem karierę, ważyłem 110 kg, tak. Tłuszczu. Nie, mięśnie. <laughs> nie no, lałem się trochę. No. Także wiesz. No, Ale to, bo... chyba, to chyba jest w miar, miarę normalny taki okres po zakończeniu. Tak, wiesz, no, słuchaj, kab też teraz nie. Wiesz, taki... o co chodzi, no jak. Y, zdob... No właśnie jak. Z, do... z innego y, Nasid Hamet kiedyś był taki y, pięściarz. naprawdę okrągły. No, jak zobaczysz te wszystkie pięściarze, którzy kiedyś byli wyżyłowani, y, teraz są jak y, piłki, No co po niektórzy. Słuchaj, jak walczyłem. W kiboksingu czy w boksie byłem pieściarzem ważyłem 79,300 gram. To była kategoria półciężka. 79. Teraz waży 93. I ważyłeś 110. I ważyłem 110, ale mamy 91 wzrostu. Czyli teoretycznie nie było tego widać. Bo nie miałem brzucha, bo jak się człowiek ulewa, to się ulewa, ulewałem tak fajnie o tyle, że cały. Plus cały czas trenowałeś chociaż trochę, więc to, to się w miarę Chociaż z... trochę się rusza. Aha. Jak to jest, że niektórzy bokserzy mogą być tacy grubi, to nie, nie ogranicza w żaden sposób takiego sportowca? Są bokserzy, którzy są grubi, są też heavyweighti w... Tak, są. Nie, to, to nie przeszkadza im to. A kardio nie jest jakieś gorsze przy takiej tkance tłuszczowej? Ja to da... niekiedy te kardio, które oni mają, oni tak wychodzą mi się. Yy... Oni inaczej. Pobiegać by nie pobiegali może, bo są za ciężcy, ale w ringu będą się dobrze bić i dobrze się czują. I nokautują. I nokautują, wiesz co, to jest bo takie nie mają ogromną siłę To, to, to. Jest takie też, takie yy, yy, yy. co, czują się dobrze, rozumiesz, tam. I czują się dobrze w tej kategorii wagowej i czują się dobrze yy, w ringu. Okay. Co, nie żera ich to, bo zauważ, że bierzesz na przykład pięściarzy, yy. Nie wiem, może amatorskich, yy, bo z małym doświadczeniem. I nagle cztery rundy, i oni pływają po czterech rundach. Pływają to znaczy? Nie mają siły, wieszają się na sobie. A przychodzą goście, którzy nie trenują z biegu i robią 10 rund. Takie naturalne kardio mają wyrobione? No wszystko jest w głowie. Rozumiesz, bo dobrze się tam czują. Bo dla nich na przykład walka w ringu no to jest takie, wiesz, co? No jak dla nich, dla ciebie, boś dla mnie wypicie kawy. Rozumiesz? Mm -hmm. To jest jedna rzecz, na którą się zastanawiałem. Na ile kardio właśnie podczas walki to jest kwestia mentalna? Ja się czasami nad tym zastanawiam. Czy to nie jest tak, że ci, ci fajterzy czy rzeczywiście nie mają kondycji, czy to jest kwestia mentalna? Na przykład zastanawiam się nad Tonem Fergusonem. że ten gość, Z tego, co oni mówią, to on prawdopodobnie mógł walczyć 20 rund pod rząd. I ja się zastanawiam, czy to nie jest bardziej jego mental niż. No, no właśnie, 50% odbywa się walki, odbywa się przed walką. Rozumiesz, co chodzi. Na treningu walczymy 20 rund, tuczemy się cały czas, a przychodzisz do walki i nagle coś cię przytyka i po czterech rundach jesteś... Zapszany. Jest coś takiego? No jest, wow. dokładnie. To, co ci powiedziałem, że niektórzy wychodzą do walki jakby po prostu wypili kawę, wypić kawę, a nie zapalić fajka, po prostu mhm. walczymy. No. I bije się 10 rund na świeżości bez przygotowania, a niektórzy po czterech rundach umierają. No. To jest ciekawe. To jest ciekawe. Ale niektórzy dobrze się czują w tej walce po prostu, jak w domu. No. no nad tym się zastanawiałem, bo jest i Tony Ferguson i jest jeszcze ten drugi gościu, który walczył z Usmanem, Covington. I on też jest takim kardiomaszinem tak zwanym. I też się zastanawiałem, czy to nie jest właśnie jego mentalność. To jest... Wiesz co, po prostu wychodzą i się tłuką. Ciężko. Niektórych nawet jak zobaczyć gdziekolwiek, to ciężko jest po prostu... Yy... Zatrzymać. I mówię to nawet o sali treningowej, czy gdziekolwiek. Po prostu nie robią nic, a wychodzą i po prostu się naparzają, naparzają. Dostają w głowę, upadają, wstają. Mental. I to jest to chyba to samo odnośnie tych kopnięć na łydkę, bo jak oglądałem walkę Holloway'a, to dostał miliard kopnięć na łydkę od Rodriguez'a, z tego co pamiętam. I nie, nie... Lepiej znasz nazwiska niż, niż ja. Lepiej? Albo, tak, albo tak się przygotowałeś, nie, albo ty ja, ja oglądam, ja oglądam, A, ja jestem ja, wkręcony. Tak, Super. <gry> Ale może jest... dlatego, że nie masz tego na co dzień, tak jak ja. Tak, właśnie i to jest też ciekawe, bo jak słucham tych fighterów to oni też nie oglądają tego. Więc te, te rzeczy, które się ogląda, to są właśnie dla takich widzów jak ja i ty nie jestem zaskoczony, że ich nie znasz. No wiesz, co chodzi, to jest w że ja już mam po części... Trochę, po części też, przepraszam, po części też... Po części troszeczkę dość, wiesz, co chodzi, no. Wiesz, okay. jesteś od rana do wieczora na sali gimnastycznej jesteś na zawodach jesteś wyjeżdżasz wracasz oglądasz śledzisz Już ci się nie chce więcej oglądać no, no ile mogę mhm. ile mogę tym bardziej że też że wiesz co, widzę to od podszewki no. wszystkie gale tak naprawdę bo jestem z zawodnikami, jestem tam gdzie normalny widz nie ma wstępu tak czyli jestem blisko tych wydarzeń i to w jakiś sposób zmienia twoją perspektywę na te wydarzenia nie nie, tylko tyle, że już po prostu no, muszę sami głowa musi odpocząć. No. A z drugiej strony jestem tak zmęczony, yy, że jak mam zarywać noc, to jest mi ciężko. A po drugie, siłą rzeczy jest to, że nie mam tej kablówki. No to, jest to. I, I wiesz co, i to jest tak, no, no nie masz gdzie obejrzeć, po prostu nie masz gdzie obejrzeć. No. Ja oglądam na jakichś streamach. Bo to to nie wygodnie się ogląda w Polsce to UFC, nawet jak się zapłacił. Zapłaciłem raz i to nie da się tego. Yy... Za UFC? Mhm. Przecież UFC mamy. Transmitowany jest przez. Ja nie po... miałem telewizora. No właśnie. Moja żona kiedyś, jak była walka Janka, to yy, tak, tak była. Zaf... Tak chciałem zobaczyć, jak ta walka powiedzie, że wykupiła w ogóle per-per-view UFC. Ja mówię, kochanie, przecież to za darmo. Przecież nawet dawałem linka w Story, gdzie, gdzie oglądać się, o który. A to kie, od kiedy to jest za darmo? Ja nie wiedziałem, że to jest. Teraz ta walka wiedziałem. 280, 280 wiedziałem. No że nie jest. Afriko. Transmitują w telewizji cały czas. Na jakimś konkretnym programie? Na jakimś konkretnym programie. Nie powiesz jakim? Mogę powiedzieć. <laughs> każdy, każdy chyba wie. No. Ja nie wiedziałem. Ja nie wiedziałem. wiedziałem. Chyba nie chyba Polsat Sport, jak się nie ma. Okej. Okay. Ja myślałem, że trzeba dalej wykupować tego Fight Passa, czy jak oni to nazywają. No tak, Fight Pass. Nie, nie, nie. Nie trzeba, także na Polsat Sport jest Daj mi zerknąć w pytania. Zerknij. Jedna rzecz, chyba, którą chcę cię jeszcze zapytać, to y, często słyszę podczas tych walk o czymś takim jak fight IQ. I tego Ta, nie ma. Fight IQ. Mm -hmm. no, co to znaczy? Myślenie. tak sama nazwa to... no y, To, żebyś umiał. Y... Tylko, że oni mówią, że kto, ktoś ma lepsze fight IQ, czyli w jakiś sposób lepiej rozumie walkę. I... Lepiej czyta walkę. Lepiej czyta. Rozumiesz, o co chodzi. Lepiej się zachowuje, lepiej. To jest. To... Na to fajterskie IQ się składa wszystko. Jak y, potrafisz wyeliminować y, y, dobre strony przeciwnika, jak znaleźć te dziury, rozumiesz? Jak zareagować na jego ruch? To są wszystko włączone y, rzeczy, ale które. Czyli to jest coś, czego co, co, co trenujesz. To nie jest tak, że przechodzisz i masz właśnie ten taki, tak zwany talent i nagle jesteś. No, ale właśnie niektórzy to też mają w sobie, rozumiesz, że widzą, że potrafią zareagować szybko, y, fajnie, poruszać się. Y... Czytają tą walkę. No. Okej. Okay. Na tym się zawsze zawsze Wiesz to Pamiętajmy o tym, że jakakolwiek by to nie była walka. Czy to jest boks, czy kickboxing, czy to jest MMA, to są takie szachy, no. Tak. Tego, się nie, tego się nie wie, jak to się ogląda, bo wygląda jak Mordobicie, no, jest... no właśnie, wszyscy do tego wrzucają, że to jest Mordobicie. Mhm. Nie chciałem tego słowa użyć nawet. Wiesz, co chodzi? bo ja To jest... ja mogę. Ty e... Wiesz to, bo to jest takie. Rzucanie, wiesz, on nic innego nie umie, tylko się tłucze po, po głowie, tak? Zabija szary komórki. To, przecież to jest sport tak naprawdę. Po pierwsze to jest sport, po drugie musimy myśleć, żeby to, co ja, wam to, co ja przed chwilą mówiłem na początku, jak najwięcej ciosów zadać, jak najwięcej przyjąć, tak? To jest moje zdrowie. Ja zawsze uczulam moich zawodników, żeby to oni byli toreadorami. Czyli żeby wciągali kogoś w swoje Tak pułapkę. jest. Ja chcę być toreadorem, ja byłem takim toradorem, rozumiesz, wpuścić, a niech on idzie jak wściekły byk, kurcz. I wtedy rozumiesz. wykorzystujesz to, że on jest wściekły? Brawo, i to jest twoje IQ, kurczę. rozumiesz? Mm -hmm. No ja Dlatego czasem... też te 50% walki odbywa się przed walką, bo czasami próbujemy z moty... z... prowokować zawodnika i potem on na drugi dzień chce coś zrobić. No wiesz, to są, to są różne e... szkoły, różne me metody i różne e... y... sytuacje tak mm. naprawdę, rozumiesz. A jak walczyłeś samemu, miałeś jakieś super metody kontrolowania agresji, żeby być spokojny podczas walki? Podobno nie można, nie można być właśnie jakiś za mocno Emocjonalny, podczas walki nie można być wściekły, nie można się zdenerwować. Żeby... To są emocje. Mhm. No musisz trzymać emocje na wodze. No. Nie chcieć za wszelką cenę oddać, eee, wiesz jak ktoś ci trafi, bo wielu zawodników jest taki wiesz, trafia ci jeden lewy, drugi lewy. Eee, się zaczynasz I się kurwa, muszę mu oddać i nagle popełniasz błędy. Nie, no musisz trzymać eee, wodze, emocje, nie chcieć, koncentrację, skupiony, widzieć, IQ. Ja sobie czasami oglądam takie analityczne filmiki na YouTube, gdzieś mi wyskakuje jak tam ktoś zmienił swoją taktykę podczas walki. Właśnie pokazują, że jest jakiś jeden atak, gościu, gościu opuszcza rękę tylko w jednym momencie walki i momentalnie jest, powtarza się sekwencja, ten drugi zawodnik wytwarza jakby bardzo podobną sytuację, ten gościu znowu opuszcza rękę, bo już on wyczaił ten jego nawyk i kopie go od razu w twarz. To są takie rzeczy. To jest to fajne no, takie nie, nie bawię się w te analityczne rzeczy, bo nie jestem w tym dobry. fachowcy. E, ale staram się to widzieć. No. Staram się widzieć. Są jacyś fachowcy od tego. Od, o, od IQ, od takiej analizy? Tak, no, w choćby w telewizji, jak rozkładane są czynniki na pierwsze walki, na, czyn... walka, walki na... na walka na czynniki. E, także wiesz co, no i też w wszystkich portalach MMA są goście, którzy wiesz, analizują, śledzą. No ja aż tak nie wchodzę to. Walka jest walką. Ja to mówię typowo z takiej perspektywy fana. Okay. Ale rozumiem w takim razie w 100%, bo jak zacząłem prowadzić swoje podcasty, to już też nie mogę ich tyle konsumować. Samemu, bo jest to po prostu nadmiar informacji, więc domyślam się, że ty masz dokładnie tak samo. Plus, jeśli ty siedzisz w tym tak głęboko i od tak wielu lat, to ci się po prostu nie chce tego oglądać już. Męczony jestem, bo wiesz, co, to jest też tak, że yy, nie widzisz pewnych rzeczy. No. Po prostu już wiesz, co już. To też tak nie może, no, bo wchodzi ta rutyna. No. Mhm. Też muszę odpocząć od tego. No. Okej. Okay. Okay. Dobra. Zapytałem Cię o wszystko, co chciałem. Dziękuję Ci bardzo w takim razie. To wszystko? Szkoda. Chcesz, <laughs> chcesz jeszcze o pogadać? Nie, no, pytaj, nie Dobrze się gada. Mm. Lubię dobrze gadać. Jak jest fajna rozmowa, dobrze prowadzona, to, to lubię gadać. Tak, ale jest, nie, nie rozmawiamy się z tobą tak łatwo, jak rozmawiałam się z tobą przed podcastem. A dlaczego? Um. Odpowiedz mi. IQ? Prawdopodobnie ja jestem tutaj trochę bardziej spięty. I jest ciężko mi się zadaje pytania niż Niepotrzebnie. Bo nie jestem typem człowieka, który, przy którym musisz się spinać wręcz. Czy... To raczej mój perfekcjonizm niż, niż to. Okej. Okay. Z... Mhm. Okej. Okay. Dlatego odpuść się Gadaj jak kumpel z kumplem. <słuch> Ale to dopiero się po, poznaliśmy. <słuch> um, to możemy to przy... pogadać w takim razie o tej Pradze. Bo, bo mówić, że, że jesteś z Warszawy i to są dla mnie... Jak to mówi mój przyjaciel, chłopakom z brudna nikt nie dorówna. Jestem z brudna, takie jest Targówek brudno. Czemu ten, nie będę mówił kto, bo nie wiem, czy mogę mówić kto, ale czemu ten znajomy powiedział, żebyś opowiedział o wychowaniu na brudnie? Co, co, co tam się działo takiego? Czy to było, było tam coś ważnego? No było parę fajnych rzeczy, no. Ja dobrze wspominam y, y, okres y, dzieciństwa i, i, i wiesz, i wszystkich moich kumpli z podwórka, także... To jest jakaś ciężka dzielnica? Słuchaj, ja się tam wychowałem. Nie jest, wcale ciężką... nie jest? Dla mnie nie jest ciężką dzielnicą i ja tam się czuję cudownie. Do dzisiaj tam się czuję superancko I do dzisiaj jestem tam, do dzisiaj tam mam przyjaciół, do dzisiaj tam mamy sąsiadów, sąsiadki, do dzisiaj mam tam moją mamę i jest cudownie. A to nie jest jakaś ciężka dzielnica? Nie, nie. Nie wiem, dlaczego tak ludzie mówią. Hmm. A o Pradze wiesz? No, coś tam wiem, no słuchajcie, no ja, ja się tu wychowałem, to, to, to jest tak, yy, ja się czuję jak w domu, no wychodzę i jest fajnie, no, a wszyscy chodzą jakieś. Yy, myślę, że takie yy, opowiadania jak mówi, że tu Praga, to, to, to chodzą wszędzie. Jakbym pojechał do Wrocławia, to pewnie też są dzielnice. Ale ja by jestem wychowany we Wrocławiu i też jestem wychowany i chodziłem do szkoły na takich Naddorzeń. dziwnych dzielniach, ale tam się do mnie nie przyczepiali. Tutaj, a tutaj jak idę. Bo jesteś z Wrocławia, no tak. Jesteś to jest inna twarz, ktoś inny, ktoś yy, pewnie obcy. No. Ja nie mam z tym problemu, ja się czuję wszędzie jak w domu. Tak, dla, dla słuchających, bo już o jednej akcji, jak mnie zaczepić tutaj, opowiadałem, to znowu mnie ktoś zaczepił ostatnio. Naprawdę, właśnie. I tu jest specyficzna atmosfera, także. Um, analizuję sytuację i zastanowię... Ale słuchaj, mimo tego jesteś tu, przebywasz tu, w tym rejonie, także tak czy inaczej będziesz traktowany jak swój, już niedługo pewnie. Mm, miej, miejmy, na, miejmy nadzieję. <laughs> chociaż, nie, chociaż nie wiem, czy ja chcę być przez, taką, przez takie środowisko traktowany jak swój. Nie wiem, czy to by dobrze, czy się dla mnie świadczyło. No ale wiesz co, to jest na zasadzie, że... Jako niewróg chciałbym być traktowany. Słuchaj, to jest... Yy... Wiesz co, Ja też jestem z tego brudna. No i, i, i można powiedzieć, że jedni byli, ja się zajmowałem sportem, i ci ludzie mi cofali. I wiesz, co, ja nie traktuję jakoś tam. Ale ty masz kompletnie inaczej. Inaczej tych, tych ludzi, czy wiesz, co? czy, czy środowiska. Ja się odnajduję w każdym środowisku i, i wiesz, i każde środowisko szanuje tych, 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 wiesz, co, chłopaków, także zawsze się z nimi dogaduję. Tylko ty masz troszeczkę inaczej mówiąc z perspektywy gościa, który trenował sporty walki od dziecka. To, jest, to wtedy jest kompletnie inna, nawet pewnie inną jakąś taką energię wysyła jeden Ale znam ludzi, tak, znam ludzi, którzy nie trenowali sportu walki, ale mają taką gadkę, <śm> że, że i tak potrafią, wiesz, bo to jest kwestia chyba psychiki, psychiki. mentalu, wiesz, mm -hmm. jak to podchodzisz, kurczę, i rozmawiasz. Mm -hmm, mm -hmm. Także. Mm. Wiem też, że stałeś z Marcinem Michalikiem Lipką na Bramce. Długo razem pracowaliście? No i tak. Wiesz co, to te lokale się z, zmieniały tak naprawdę, bo. W, o Boże. Ja od 17 roku życia stałem na rąkę. Przez ile lat? Dużo. Dyl? Dużo, dużo. Szczęśliwi czasu nie mierzą. Wiesz co, to, jest tak, to, jest to co ci powiedziałem na początku. Nie jestem w stanie mówić datami. Nie, nie, nie przywiązuję do tego wagi. Wiesz co, to jest. To jest, to jest, to jest o to było tyle. Lat. Tyle już? Wiesz, nie mm -hmm. myślę o tym. Mm -hmm. Rozumiesz? Nie, ma to, nie, myślę. Ciebie, nie, ma, to nie ma to dla mnie znaczenia. Pracowałem bardzo długo, tak. Stałem po, po, po tych warszawskich lokalach. Eee, dużo, no. Długo, 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 długo i dużo. Czego się nauczyłeś, tak stałeś tyle czasu na bramce? Co? O Boże. Na pewno czegoś... Eee, czego... Boże. Nie, bo wiesz co, eee, fajne to, czasy. Do no, dzisiaj to jest... mam przyjaźń, do dzisiaj jest super, ale wiecie co, te nie nieprzespane jeszcze, trenując zawodowo... To, to, to było dla mnie mocno wyczerpujące. No. Naprawdę. Naprawdę. A tak jak powiedziałem, no to, to były takie czasy, gdzie ja już byłem też zawodowym pięściarzem i też stałem, bo z tych walk, które zarabiałem, to, to nie były takie pieniądze, jakby się każdemu wydawało. Nie miałem ani partnerów, którzy. Z, to tak ładnie się mówi, partnerzy, sponsorów, e, którzy wspierali, bo nikt nie chciał... To były takie czasy, że jak maszerowałem i z kimś rozmawiał mój menadżer, czy ja rozmawiałem, to oni mówią, panie Robercie, e, nie chcemy, żeby nasze logo było stłamszone na ringu. Bo... Ale ja wygrywam. Ale kiedyś pan pewnie przegra, to nie chcemy, żeby nasze logo było e, kojarzone z kimś, kto przegrał. To były takie czasy, rozumiecie? A teraz e, mam wrażenie, że zawo zawodnicy mają troszeczkę zdecydowanie łatwiej. Ja musiałem pracować, żeby... Móc zawodowo trenować też. Rozumiecie o co chodzi? To jest tak, yy, nie chciałem iść I do. to jeszcze w boksie, a w boksie się zarabia chyba najwięcej. No. Teraz tak. już nie pewnie. Topowi zawodnicy na pewno. No. Mm. To jest mm. wiadomo, te początki zawsze są trudne. Każdy myśli, że Bóg wie, ile się pieniędzy zarabia. No. W boksie chyba się zarabia, hmm. jeśli jesteś na szczycie. Jeśli jesteś na szczycie, myślę, że no, tak samo we mam myślę, że jeśli jesteś na szczycie, to zarabiasz. Mm -hmm. A dowiedziałeś się czegoś o ludziach? Dla mnie zastanawia zawsze praca na bramce, bo to jest takie specyficzne specyf miejsce, gdzie spotykasz ludzi, często najebanych. I obserwuję się, cały czas musisz ich obserwować. Całe życie obserwuję ludzi, powiem Ci no. szczerze. Uwielbiam to. Wiesz, co u, uwielbiam robić? Być kawi w kawiarni gdzieś, usiąść, wziąć e, samemu. Filiż samemu filiżankę kawy i, i patrzeć na obserwujących ludzi, na ich zachowania, jak oni chodzą, jak się zachowują, co robią. Każdy z nas jest inny. Wiesz. Tak, masz rację. I czego szukasz? Szukasz czegoś, czy po prostu Nie, obserwujesz? po prostu obserwuję. Obserwuję. Nie zawsze mam taki czas, ale jak już jestem, to, to, to fajnie jest popatrzeć. I w ogóle poza tym, wiesz co, tak powiedziałeś, że samemu y, fajnie jest czasami posiedzieć samemu. Y, jakoś tak wiesz co, jak to zawsze dokuczam moim y, kolegom, że. Y, a oni mówią, sam do kina chodzisz? Ja też chyba byłem ostatnio w kinie, to o, jest super. Ja wiesz co, bo skupiam się na filmie. Ja nie idę towarzyska, ja się skupiam na filmie. Oglądam film, y, patrzę na no, coś, nikt mnie nie zagaduje. Jak to. Y, co ja powiedziałem, że im dokuczam, że towarzystwo inteligentnych ludzi mnie nie męczy, dlatego lubię spędzać czas sam ze sobą. Rozumiesz co chodzi? To jest. Yy, tak. uwielbiam ten, ten, ten moment. ten yy, Ja się nie łudzę. Tak, ja się nie łudzę. Możesz sobie odpocząć po prostu od tego Ta. pędu w którym cały czas żyjesz. Moja głowa odpoczywa, i wiesz, i, i wyłapuję pewne rzeczy, których może normalnie z kimś bym nie wyłapał albo by mnie zwrócił uwagi na to. Pytam Cię, czego się nauczyłeś, bo ja chodząc na imprezę, ja nie byłem na bramce, ale bardzo dużo się nauczyłem na, chodząc na imprezę, właśnie z kwestii obserwacji ludzi. Przede wszystkim, jak ja piłem i ludzie byli pijani, to też nauczyłem się tego, że mogę sobie na dużo więcej pozwolić wobec ludzi, niż by mi się wydawało. I nigdy na trzeźwo bym tego nie spróbował, ale jak jesteś pijany, to sobie pozwalasz. No tak, puszczałem pewne. No... I okazuje się, że ci ludzie nie reagują w żaden sposób, i to było dla mnie zawsze skakujące, że powiedziałem coś do kogoś, a ta osoba nic nie zrobiła. Ja mówię, hm, to tak można się odzywać do ludzi? Albo tak można, coś takiego można powiedzieć, albo można otworzyć taki temat, i o takie rzeczy, nad czymś takim się zastanawiam, jeśli chodzi o bramkę, że pewnie miałeś też takie sytuacje. Miałem różne sytuacje, miałem sytuacje podbramkowe, jak to się mówi, gdzie trzeba było jakieś tam użyć siły, no ale starałem się zawsze jakoś tak łagodnie wychodzić z sytuacji, z opresji, tak? Także hmm. jeśli nie trzeba było używać siły, czy, czy czegokolwiek, to, to starałem się tego to, to robić, no, po prostu nie robić tego, tak? Miałeś jakieś wypracowane triki, jak to robić, żeby nie używać siły i żeby nie, ktoś się no rozmawiałem, więc to jest na zasadzie, że rozmawiasz, no to jest takie też umiejętność to, co rozmawialiśmy przed momentem, że w ringu nie możesz się ponosić emocjom, tak samo tutaj nie możesz się ponosić emocjom. No. Jeśli ktoś cię nazwie wulgaryzmem, no, nie bierzesz tego do siebie, bo to jest tylko słowo, które ma wywołać określoną reakcję u ciebie. Tak ci ja się że jest... manipulować. No właśnie, także wiesz co, no, stara się... Jak ktoś ci powie, że jesteś taki, a nie taki, czy jesteś? Nie. Także spływa to po tobie. Rozumiesz, co chodzi. Hmm, no Ale to jest kwestia właśnie też. Czy ma... I też chyba swo... yy, świadomość, Swojej yy, siły, tak naprawdę. Bo, bo Jeszcze wie, może komuś krzywdę zrobić, nie, zwłaszcza pijanej osobie. Dokładnie, także wiesz co, to. Star I starać się widzieć trzeźwo, analizować, patrzeć, widzieć, obserwować. Ty jakbyś zrobił komuś krzywdę na ulicy, to miałbyś chyba problemy, prawda? Podobno takie, no Z użyciem niebezpiecznego narzędzia, bo moje Właśnie. ręce są narzędziem, moje nogi są narzędziem, bo całe życie się w tym szkoliłem. I to ze względu na to, że masz takie doświadczenie. Jest to traktowane Też. jako broń biała, chyba, nie? Tak jest. No, ogólnie broń. To ty masz podwójnie niebezpiecznie na bramce. To jest już za mną, to jest już dawno. Yy, także to czasu studiów, yy, czas studiów, także no, kawałek czasu temu. Mm -hmm. To jest ciekawa prawda. Ale mega yy, doświadczenie i, i, i mówię, no, mega przyjaźń, które do dzisiaj są i, i, i fajna szkoła yy, życia To naprawdę. No. Szkoła życia pod jakim względem? Bo teraz córki mają strasznie zelo. Będą miały, bo naobserwowałem się na wszystko, jak się na tych imprezach od podszewki. Także dobrze, że zresztą jeszcze impre, impre, Imprezy odcięte nie, będą? Nie, śmieję się. Nie, nie. Zakazany owoc lepiej Jeszcze smaku, bardziej no ciągnie. Właśnie, także wiem, na co mają zwrócić uwagę, jak się będą chodziły na imprezy. Zastanawiasz się kiedyś. Ja się na tym zastanawiam, czy jak ja będę miał. Ja nie mam jeszcze dzieci. Zastanawiam się, czy jak będę Możesz miał dzieci, czy one będą takie szalone jak ja. I zastanawiam się, co ja będę musiał robić, żeby je uspokoić. Wiesz co, to jest tak, że chyba dziedziczysz, po, dziedziczysz chyba po dziadkach tak naprawdę. To nie jest tak, że w pierwszej linii dziedziczysz to, że po tobie. Ja mam nadzieję, że no nie będę taki. <laughs> no wiesz, jak to jest. To, to nie wiem, no. Słuchaj. Każdy ma z nas inny charakter, każdy, mhm. każdy jest inny. No, najważniejsze, żeby tym dzieciakom pokazać, co jest dobre w życiu, pokierować ich i, i to, żeby wiedziały, że mogą na Ciebie liczyć w każdej sytuacji. Być przy nich, a nie yy, yy, zostawiać te problemy. Także to, co wracaliśmy znowu do pierwszej części naszej rozmowy, że ja chciałbym uczestniczyć w życiu rodzinnym. Nie zawsze mogę, ale jak już jestem, to chcę uczestniczyć w tym życiu rodzinnym. Chcę być przy moich córkach, czyli nie przy mojej żonie. Czyli niech nie zamierzasz odpróbować od zabronić na przykład alkoholu, albo zabronić nie. social mediów, albo telefonów. Nie, nie, nie. A czy wiesz, to też trzeba ograniczyć, bo yy, jesteśmy w. Dzieciaki, jak popuści na przykład z telefonami, to by się cały dzień na telefonach. No to okej, okay, ale nie, nie, nie zabronić, tak? Okej, okay, powiedzieć, jakie są zagrożenia związane z tym czy z tamtym, ale, ale nie. no. Ja to się zastanawiam, czy da się jakieś ten stłamsić jakoś ten okres buntu. Ja to się tym najbardziej... Okres jakim, buntu? No, to będzie... Ach, Boże, kochany. Sam się boję. Sam się boję, zobaczymy jak to będzie, ale, ale ale, jak prawdziwy fighter podejdę do tego wyzwania i będę starał się trzymać yy, nerwy i mieć czysty umysł. Córki to, córki to jeszcze trudniej mieć niż yy, chłopaków. To zależy. Srunie tatunia. Mhm. Wiesz, jak to jest? Y... Okres buntu. Ciekawe, czy Dobrze. da się w, 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 wytłumaczyć dziecku, że wchodzi w okres buntu i że to będzie. Myślę, normalne. Że nie. Nie. Myślę, że nie. Myślę, że, 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 że nie, że dziecko nie I ja się łudzę, że będę mógł powiedzieć mojemu dziecku, że słuchaj, jak będziesz miał 13, 14, 15 lat, to jest okres buntu, to jest naturalne, że będziesz zachowywał się w taki, taki sposób i mam nadzieję, że on będzie kumał, jak go będę tak ewangelizował i jak już wejdzie w ten wiek, to będzie troszeczkę bardziej spokojny. Czy, czy. Okej. Okay. Okay. Słuchaj, chcieć znaczy móc tak naprawdę i. i... I, i, I szklanka do połowy jest pełna, tak jak zawsze mówię, więc trzymam Cię, że Ci się uda. Nie wierzysz? Nie, dlaczego nie wierzę? Jakbym nie wierzył, to bym wątpił. Mhm. Stary, mam to samo, także wiesz co, no, wierzę, że e, będę potrafił dotrzeć do moich córek. E, wiesz co, zawsze wierzę, że się uda. No i właśnie, jestem, widzisz, to jest wracając do tego, ja naprawdę myślę, e, wiesz co, optymistycznie cały Pozytywne. czas. Pozytywnie. No, pozytywnie, no. No, jest, zadałem ci już mnóstwo pytań właśnie takich troszeczkę skręcających w taką, w zastanawianie się nad jakimiś e, rzeczami, które teoretycznie mogłyby ci nie wyjść i za każdym razem wychodzisz w ten sam sposób z tego, więc no, rzeczywiście masz taki bardzo mocny pogląd pozytywny. No i wiesz co... Z, od, jest, za, od zawsze? Od zawsze. Zdarzają się chwile e, gorsze z wątpienia, ale to jest wiesz co, no, kurwa, no f, jestem fajterem, no. To Czyli jest, to wynika z... E, mentalności fajtera, czyli na, nauczyłeś się tego w ringu? Nie wiem, czy w ringu, a może całe życie byłem taki. Mhm. Ciężko mi jest to powiedzieć. Rozumiesz, co chodzi, czy, czy to w ringu. Tam się odnalazłem. Tam odnalazłem jakiś taki swoją pasję, swój spokój, ale czy to ja się nauczyłem tego w ringu, czy to było we mnie od początku może. wiesz, Tego nie jestem w stanie powiedzieć. Może, wiesz, nie byłbym fajterem, albo bym inną dyscyplinę sportu uprawiał, ale ale miałbym ten sam mental. No, mental to jest podstawa pod wszystko. Rozumiesz co nie, chodzi, nie, nie musisz wiesz, co chodzi. No, to jest na zasadzie, że ja naprawdę, nawet jak mam gorsze dni, bo kurwa każdy ma gorsze dni, ale tak jak ja zawsze sobie mówię, oczepuję się skórzu, poprawiam koronę i kurwa mam swój cel. Kurma. Poprawiam koronę, To jest? Jestem złoty, a złoty hmm, jest tylko jeden. Tego nie znałem. Będę tego, będę tego używał. Jest takie powiedzenie, wiesz co, yy, oczep się skórzu, popraw koronę i zapierdale. To jest bardzo fajne. Wiesz, o co chodzi, bo no, no co, masz usiąść i płakać? Nie. Jeśli coś cię sponiewierało, czy to życie, czy to walka, czy to cokolwiek, yy, to musisz sprostać temu. Więc stajesz, trzepujesz się, dumnie, wypinasz piersi i idziesz do przodu. Kurczę. Mhm. Hmm. Powiedz mi jedną rzecz. To jest ciekawe pytanie do ciebie. Zastanawiam się, czy... Ja mam coś takiego. Mam są miejsca, w których wchodzę, gdzie jest dużo ludzi. Jak na przykład jeździłem na rolkach, przechodziłem na skatepark i czułem się tam jak ryba w wodzie, wszystko było idealnie, i nie przejmowałem się za bardzo innymi ludźmi. I to dobrze pamiętam. Teraz mam tak, że jak na przykład idę na siłownię albo pójdę do galerii, to mam coś takiego, że myślę o tych ludziach. Na przykład na siłowni często tak mam, że siedzę sobie i myślę, że ci ludzie tu są, że, że się na mnie patrzą i zastanawiam się, dlaczego. Zdarza mi się na, na siłowni, a miałem takie miejsca, gdzie mi się to nie zdarzało, jak na przykład skatepark, gdzie czułem się jak ryba w wodzie. I zastanawiam się, czy ty pewnie nie masz tak w ogóle na sali treningowej i biorąc pod uwagę twój mental, masz tak gdziekolwiek? Czy raczej w ogóle. Wszędzie czuję się jak w domu. Hmm. Wiesz, co chodzi? Jestem mhm. sobą. Jestem sobą. Wszędzie wchodzę i jest mi dobrze. No, po prostu czuję się dobrze. Mm -hmm. nie, nie mam nie ma z tym problemu nie, nie, nie spinam się, nie, u, nie usztywniam się jakoś tak wiesz co yy, i... okej, okay. to jest ważna informacja dla mnie ja, ja się kiedyś sta... czytałem taką anegdotę, mm -hmm. nie pamiętam chyba yy, usyk był u kogoś w domu mieszkającym no tam w nocy wstał, coś tam robił kurczę, no i jeden z promotorów mówi tak dobrze się czujesz? jestem mistrzem świata, wszędzie się czuję jak się w domu to jest ciekawe, bo ja się zastanawiam, dlaczego są miejsca, gdzie się czuję dobrze, a są miejsca, gdzie się nie czuję dobrze. To mnie zastanawia. E, wiesz co, no, to jest też może kwestia takiego otoczenia, no, czy. Bo jak poszedłem to inaczej, to nie jest tak, może ci nie pasować tam. Wiesz co, mogę nie chcieć tam spędzać całego czasu. Ale okej, okay, jeśli w tym momencie jestem tu i jest gwar. Też będę się czuł dobrze. Okej, okay, to nie jest moje wymarzone miejsce, żebym mm -hmm. chciał tam spędzić, wiesz, to cały dzień, mm -hmm. ale to nie jest tak, że mi to, kurczę, jestem zestresowany, jest mi tu źle, tak? Mm -hmm. Tu też się czuję dobrze. Hmm. To ty chciałeś skończyć rozmowę, a ja bym dalej rozmawiał, bo się czuję dobrze. Mm -hmm. Rozumiesz, o co mm -hmm. chodzi. Mimo tego, że czas nagli, bo trzeba barbera jakoś zrobić, ale czuję się dobrze. Rozumiesz, o co chodzi. No właśnie, o to mi chodzi. Ja mam te. Um, myślę, że to kwestia spinania się. Myślę, że to jest kwestia. Ale dlaczego? Czy ja na tobie wywieram taką presję? Nie, twój profesjonalizm, bądź bardziej luźny w tym mm -hmm. wszystkim ze mną. Mm -hmm. To jest ciekawe, ale mnie coachujesz podczas podcastu. Jesteś coachem. Nic dziwnego. Bądź luźny, Przyszedłem do ciebie rozmawiać, jak wiesz co, jak kumpel pogadać na luzie. Mm -hmm. Więc rozmawiamy. Tak jak powiedziałeś, tam rozmawialiśmy na luzie całkiem. Mm -hmm. Więc co, te rozmowy takie mm, Zawsze w szatniach, w kulduarach. Jakby tam były mikrofony, to ludzie się nie usztywniają. Oni zajebiście gadają. Oni gadają o wszystkim, otwierają się, wie, pach, 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 wszystko idzie. Tu zawsze mikrofon usztywnia, kamera usztywnia trochę. Chcesz być bardziej, może bąton, dobierać słowa, żeby było wszystko korekt. Ty, ty zauważyłeś, że kamera mnie usztywniła? Nie wiem właśnie, czy kamera, czy ja ciebie. Um, nie, myślę, że nie. No to co, cię usztywniło? Ja sam się by usztywniłem. No to właśnie. No. Ale pytam, czy co zauważyłeś w porównaniu z tym, jak rozmawialiśmy tak. tam. Zauważyłeś to? Okej. Okay. Ja u Ciebie zauważyłem, ale tak o 1%. Normalnie ludzie się dużo bardziej spinają. Ja lubię kamerę. Mhm. To widać, że się czujesz bardzo komfortowo. Także wiesz co, lubię mówić, lubię kamerę, wiesz co. Yy... A jak jeszcze mówię o tym, co lubię, to nie ma problemu. Mhm. Hmm, To jest ciekawe, że zauważyłeś, że się usztywniłem w takim razie. Ja myślałem, że ja to tu jestem tą osobą, która się nie usztywnia. <śmianie> <śmianie> poznałeś, poznałeś coś nowego o sobie mhm, dokładnie, mam, mam trenera, który mnie obserwuje i powiedziałeś, no ty, jest, ty masz ogromne doświadczenie w obserwowaniu takich rzeczy co? to co powiedziałem, piję kawę ja lubię patrzeć na ludzi mhm. lubię patrzeć na ludzi, co robią, gdziekolwiek jestem hmm. i to wiesz, to nie wynika z tego, że czy ktoś robi coś dobrze, czy nie, po prostu czasami każdy ma różne zachowania odruchy jakieś takie, wiesz co no. Jak masz, wadełóżmy fajtera i wchodzi ci do klatki, to po czym jesteś w stanie zauważyć, na pewno jesteś w stanie zauważyć, że zachowujesz się trochę inaczej? I po, tak, na, na co głównie że ktoś jeżeli... mu nie gra, że to jest spięty, to, to się widzi w sposobie rozmowy, w oczach, w tym jak się porusza. Czasami jest tak, że czasami oni mówią to, co chcę usłyszeć, ale ja widzę swoje. Czyli mówią ci, że ich nic nie boli. Tak, jest super. Jest ten, że jest zajebiście. Nie czuję się, ale ja widzę, że coś jest nie tak. Że coś kurczę. I potem mówią, tak, no w tym momencie, że trochę tam zwątpiłem w szatni, trochę coś tam tutaj. Tro... Ja to widzę już. I starasz się jakoś kontrolować od razu tym, co mówisz. Staram do się. Nie zawsze to wychodzi. Także, wiesz co. Czasami widzę po rozgrzewce, po ruchach, są bardziej nerwowi, mniej nerwowi. Nie umiem tego powiedzieć. Po prostu to jest też taka wiesz co, taki yy, Widzę to po prostu w widzach. Z kimś przebywasz cały czas. Ja często to widzę po tych palcach, tylko ty nie widzisz tych palców w rękawicach. <laughs> Ale wiesz co, jak y, obcujesz z kimś cały czas, na sali treningowej, w życiu, gdzieś tam przemijamy się. I nagle, wiesz, ja często z tymi chłopakami śpię w, w pokoju, to widzę jak się zachowują na co dzień, jak jak robią. I nagle coś jest nie tak. Mówię, coś mi tu nie gra. Kurde. Hmm. No i wtedy staramy się jakoś... To właśnie... musi być fascynująca praca w takim razie. Obserwacja taka i prób, próba prowadzenia ludzi na taką odpowiednią drogę. Tak. Mm. Wiesz, no mu, I że... jeszcze sam przeszedłeś sobie przez ten proces, sam się nauczyłeś, jak to dokładnie zrobić i później wszedłeś sobie w rolę trenera i teraz pomagasz innym ludziom. Tak, fajne to jest, bo wiesz, ja jestem po warszawskim AWF-ie. Mm. Skończyłem warszawski AWF. Miałem tą drogę... Y... Wielu trenerów jest teraz takich, którzy... Y gdzieś tam z YouTube'a, albo zrobili kurs weekend boksu, świetnie tarczują, bo wszystko się naglądali, nie stoczyli żadnych walk albo stoczyli i, i są super tenerami, tak? Ja miałem tą przyjemność bycia fighterem od małych lat, od, od, od młodości, od 13 roku życia. Sięgając, wiesz, były wzloty i upadki, mało było tych upadków, jeśli chodzi o sport, mówię tu o walkach przegranych, no ale jak już wiesz, wygrywając cały czas nagle dostajesz tą walkę i. To jest ten, kurna, gong taki, że wiesz co, wygrywasz, lejesz, nagle przegrywasz. Jak to, kurczę, przegrywam? Rozumiesz, o co chodzi? I tu trzeba było się fajnie zebrać do kupy, eee, poprzez wykształcenie, zrobienie, wiesz co, skończenie AWF-u, gdzie masz y, wszystko tak naprawdę o sporcie, psychologię nauczania, metodykę nauczania i tak dalej, anatomię, To eee, bycia trenerem i wychodzenia do naprawdę zajebistych walk, bo wiesz co... Ja prowadziłem Przemka Salety do walki z Andrzejem Gołotą, z Tomaszem Adamkiem, Jak walka z Rafałem Jaskiewiczem, mistrzostwem świata, mistrzostwem Europy. To były naprawdę mocne, y, konkretne walki. Damian Jonak y, w, w boksie, zawodnicy KSW od początku, od początku KSW, czyli... Nie wiem, czy pamiętasz, jeszcze był Maciek Górski, Kawul... Maciek który dzisiaj dla mnie trenuje, pozdrawiam go serdecznie. Krzysztof Kułak, Maciek Górski, Antoni Chmielewski, wszyscy zawodnicy, którzy dalej potem, Łukasz Jura Jurkowski, cały czas trenuje ich prowadzy. Tych zawodników jest naprawdę plejane. Jakbym miał z... spisać ich, to ich było naprawdę bardzo dużo. Mariusz Pózianowski, którego prowadziłem, wiesz... Mm... Powiedz mi o pracy z Mariuszem. Ha, ha. Ciężko. Ciężko, wiesz co. To jest, ale... to jest bardzo ciekawa osoba. Chciałem, chciałbym go zaprosić do podcastu. to, ale... zaproś. Zrób to. A, już, 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 już to zrobiłem, ale on nie przechodzi do podcastów. prosty myślę, że mogę być jeszcze za mały dla niego. On, on mówił, że nie lubi za bardzo wywiadów. Ale bardzo mnie interesuje to, co zrobił, bo gość jest po prostu tytanem pracy. Ja no lubię, roz lubię rozmawiać z takimi ludźmi. I Nie dość, że został mistrzem świata w Strongmanie. To Pięć teraz... razy? to Teraz 13 lat pretrenował i jest na szczycie, czego yes. się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Chyba nikt się mało ludzi się spodziewało. Bardziej traktowali, wiesz co, na, no naprawdę ciężko pracuje i gdzieś się osiągnął ten... Gościu jest niemożliwy, co? No jest. Zauważasz... I teraz tak, chcesz powiedzieć, że talent? Mm. Rozumiem. Ciężka, <laughs> ciężka praca. Ciężka mm. praca, którą wypracował. Wow. No to jest, to jest, dla, to jest dla mnie naprawdę takie... Um... Godne do takiego prawdziwego podziwu. Taki prawdziwy sportowiec, I no. zauważasz jakąś taką diametralną różnicę pomiędzy nim a resztą? Jeśli chodzi o mental? Też cały czas powtarzam. Każdy z nas jest inny. Wszystkich nie możesz rzucić do jednej szufladki i kurczę, wiesz co. Wszyscy są identyczni. Nie. nie. Każdy z nas jest inny. Zobacz. On osiągnął, on osiągnął swój top. Janek Bachowicz osiągnął swój stop. Każdy z innych zawodników osiąga swój inny Swój pas mistrzowski, rozumiesz o co chodzi? A to nie jest tak, że przejście ze Strongmana do MMA jest jakby taką dużą rzeczą też dodatkowo. Samo to, bo, bo przejść na przykład z kickboxingu do boksu... Jest to... łatwiej, zdecydowanie. Y -y -y. No bo to jest walka, to jest walka. Tu musiał się na Mariusz naprawdę bardzo dużo na... O, o tym raczej mówię właśnie. Że nauczyć. Plus jeszcze to, że był gigantyczny, więc to też jakoś super nie pomaga. No wiesz, pamiętamy te pierwsze walki. No. Te no. Pierwsze walki... Czerwony balonik. Czerwony ten balonik, ten dokładnie. balonik, dokładnie. Tam przypłacał to <laughs> strasznym dużym wydatkiem energetycznym, no ale gdzieś tam to przekłuł ciężką pracą, tą swoją zaciętością doprowadziła go do tego miejsca, do którego jest no. I no. teraz czekamy na największą walkę. Z Mamedem? Tak jest. Wiadomo, kiedy będzie? No, chyba tak, coś tam, tam grudzień. No. Ja nawet nie. Ja nie kojarzę. Ja nie oglądam KSW, ja oglądam głównie Okej. Okay. Więc UFC kojarzę. No, to jest. To jest godny podziwu gościu. Już wiem, czym się stresuje. Już wymyśliłem. No. Stresuje się czasem. Stresuje się czasem pomiędzy tym, co ty mówisz, i tym, co ja mówię. Jak jest za długo, to to już, to już mnie wymyśli. Dlaczego? Bo jak, jest za długo, bo jak jest za duży czas pomiędzy tym, co ty mówisz, a tym, co ja mówię, to mi się wydaje, że nie robię dobrej roboty. Zaprosiłeś mnie tu, żebym ja mówił. Więc ja mówię. Ale ja muszę próbować ciś, rozmowę. A, daj mi się wygadać, nie dopuszczam się. <laughs> tak. Powiedz tak, narzuciłem swój styl walki. A nie, według mnie normalnie w miarę rozmawiamy. Nie. Ale w... Nie, dałeś mi, dałeś mi, wiesz co, pogadać o tym, co, co lubię. i, Wiesz, w tym momencie jest ciężko yy, yy, przerwać mi mój, yy, wiesz co, monolog, no bo to jest, wiesz... Hmm. Jak dla mnie, to normalnie rozmawiamy. U mnie rozmowy tak wyglądają. Ja nie, też nie jestem osobą, która przerywa. Ja nie jestem takim... No wie... dobrze, dałeś mi się wygadać. No. Mhm. Jeśli, wiesz co, yy, twoi słuchacze chcą yy, zobaczyć, dowiedzieć się czegoś o mnie, więc yy, mhm. dajmy im to i mówię to, co, to co, to co robię, no. Mhm. Czym się zajmuję. Tak, ale ja zawsze to, to jest trochę tak jak. Nie wiem, czy można to porównać do walki, ale jest jakaś dynamika rozmowy. Jest jakaś dynamika rozmowy i wydaje mi się, że czym, czym lepiej to wyważam, tym przyjemniej się tego słucha. I też pomiędzy nami jest lepsza interakcja. A jak są jakieś takie przerwy, ktoś się zastanawia. Ale może mam to tylko w głowie, muszę sobie z tym jakoś poradzić. Nie, eee, spokojnie jest okay. Mm -hmm. jest ok. Bez kołczowania. <laughs> Nikt mnie jeszcze nie kończywał podczas podcastu. <laughs> No. Ale to jest ciekawe doświadczenie. No i zresztą nie dziwię się, że w takim razie nie dziwi mnie w ogóle Twoja praca. Ale też jest fajne, co twoje takie podejście, że nie tyle, że mnie kołczujesz, że powiedziałeś mi, że coś mógłbym zrobić, tylko ty działasz. Na przykład, nie skończyliśmy podcastu. Mogłeś mi to powiedzieć, ale i tak byśmy skończyli. A ty powiedziałeś, no, jeszcze gadajmy. już jakby popychasz mnie do działania. To jest fajne. Oprócz tego, że tylko mówisz. No tak, to bo wiesz co, no, staram się, <noise> staram się tak samo moich zawodników wpychać do, do działania i, i wiesz, siebie też motywuję do mm. działania, żeby nie spocząć na laurach. Trzeba tych zawodników takich topowych moty motywować? Ech. Czy oni są już raczej tacy sfizolowani, że raczej trzeba ich Myślę, że każdego trzeba, jak to zostanie takiego wiesz, pstyczka, no to, 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 to chyba fajnie, tak? Yy... Myślę, że motywacją samą w sobie jest to, że angażujemy się w przygotowania, wiesz, co, łącznie z trenerami, ze, ze, ze wszystkimi mówimy mu coś nowego, dajemy coś nowego, jakiś nowy, I to, i tego nowy pobudza... element. Mhm. Pamiętaj, jak ktoś się cóż. Już jest codziennie tego schabowego, to w końcu chcesz zjeść coś innego. Albo inaczej, jest codziennie kawior, to w końcu chcesz zjeść coś innego. Nowy bodziec jest potrzebny. No i, i tak właśnie, wiesz, to, to jest dla niego wprowadzeniem czegoś nowego do treningu na przykład. Czyli widzisz coś takiego, że na przykład masz zawodnika i ten zawodnik już jest trochę taki zmulony i tak już widać, że trochę mniej mu się chce i wtedy wrzucasz mu coś celowo? Wrzucasz mu coś nowego? Czasami tak. O, Czasami tak. To tak jest, to jest, to jest Ale też, wiesz co, to jest też takie, że... Yy, ja chcę, żeby moi zawodnicy bardzo często wychodzili poza strefę swojego komfortu. Mm -hmm. Nie lubią ciosów? To da im dużo więcej tych ciosów. Nie lubią jakiejś kombinacji ich idzie? To da im taką kombinację, że ciężko ją zrobić. No ale zmusza ich to do pracy. Zmusza ich to do wysiłku, zmusza ich to ciało do tego, żeby to wykonali. Chociaż oni nigdy tego nie wykonają podczas walki. Rozumiesz, to co chodzi? Czyli tylko jakby wrzucasz ich w takie nieprzyjemne sytuacje celowo. Tak. Żeby ich uodparniać. Na przykład jeśli jesteś yy, praworęczny, walczysz z pozycji normalnej, no to przejdź na pozycję mańkuta. Niektórzy będą sobie radzili, niektórzy nie. Ale popracujmy troszkę inaczej. Ale może to zaprocentuje tym, że yy, nasze ciało potem będzie się adoptować łatwiej do różnego rodzaju yy, przeciwności. No. Hmm. Z, z czego to wynika, że niektórzy fighterzy dobrze walczą z dwóch pozycji, a inni nie? To jest kwestia treningu, kwestia wszystkim? Ja myślę, że treningu też. Słuchaj, treningu i wszystko można wyćwiczyć, wiesz co? No, jeśli na przykład masz już samą prawą rękę, a jesteś praworęczny, to funkcja przejmie lewa ręka, no bo, bo tak jesteśmy skonstruowani, no jest siłą rzeczy na przykład. No, będziesz musiał robić coś lewą ręką cały czas, ta lewa ręka będzie e, gdzieś e, używana, le, będzie. używana lepiej i coraz będzie lepiej się sprawowała, tak? U Ciebie, jak Ty walczyłeś, walczyłeś na dwie strony? czy? Zrałeś... Jak trzeba było, tak. Ale unikałeś? Ale unikałem. Nie dlatego, że nie umiałem, ale dlatego chyba, że nikt mnie nawet nie zmuszał do tego. I nie czułeś jakiejś potrzeby szczególnej? Dokładnie. A to nie jest ale walk? na przykład widzisz, jak walczyłem z Majkutem, każdy mówi, o, jak ciężko się walczyłem. Walka jest walką, no. Wychodziłem, był Mańkut, trudno, walczyłem. Z Majkutem, wiesz, co chodzi, no, to jest, to jest... Mindset. Po prostu wychodzisz i walczysz, no. Nie znając przeciwnika wtedy. Brawo, no wiesz, a teraz o jest on mańku, to trzeba z pani partnerów na mańkuta robić, o trzeba to, trzeba tamto, trzeba stawać, tak, trzeba przygotować. Nie, wychodziłeś i robiłeś po prostu. To też jest fajne, że ty jesteś wychowany w takich czasach, takich, nazywam to trudniejszymi czasami, więc teraz łatwiej się pracuje z tymi ludźmi, bo oni coś pierdolą, że tak nazwę, a ty mówisz, gościu. Dokładnie, no ty po prostu słychałeś, <laughs> to <laughs> wiesz co chodzi. Nie było odżywek, a teraz im mówią, nie ma suplementacji, tego, a kiedyś odżywki. Były dwie jakieś tam marki w Polsce, które coś tam robiły, a jak były, no to trzeba było zarobić na to odżywienie. Wiesz, co chodzi? to jest troszeczkę inaczej to wszystko, no łatwiej, niełatwiej, ale... A dieta się wtedy trzymało? No nie, no, no. raczej inaczej. Coś tam trzeba było otrzymać. człowiek już miał jakąś tam świadomość, żeby się inaczej odżywiać, ale ten, jak patrzę teraz na zawodników, jak odbywa się proces robienia wagi, a jak wtedy się robiło, no to, to nie była ziemia. Możesz powiedzieć, jak wyglądała różnica? No wtedy... Nie, no wiesz, to teraz fajne obcinanie, nawadnianie, coś. Wtedy się robiło, wiesz, hamsko, w dresach, wypacanie. Potem mm, ciężko. Jakie ładowanie? Po prostu chłopaki widziałem to w. Wcinali czekoladę, batony i wiesz. Ee, nie, nie było. I, no. Inaczej to była. Teraz jest, wie, jak, jak zrobisz dużo diety, obetniesz, potem się ładujesz. Mm, no jest też Nie sauny. Tak. Wtedy się po prostu ludzie nie znali. Co? Poza nie... tym też te, te metody treningowe. Y, twardziej, mocniej, więcej, y, dużo tego wszystkiego, tym lepiej rozumiesz. Teraz już tak nie jest. A zgadzasz się z tym, czy myślisz, że jakaś część tej staranności. Uważam, że. Podstawy starej szkoły, ok, są ważne, ale też wychodząc z tego założenia, wcale dużo nie znaczy dobrze. To jest super pytanie, które ci miałem zadać. Co na. Nie zapytam już o lata, bo wiem, że powiesz mi, że tego nie liczysz, ale co w takim niedawnym okresie zmieniłeś w swoim treningu, że stwierdziłeś, dobra, to chyba nie jest najlepszy pomysł, trochę będę robił więcej tego. W swoim? W, w, tre... w tym, jak trenujesz ludzi. Nie, ja w ogóle jakoś tak wiesz, to moje metody treningowe, odkąd stałem się trenerem, to były takie, wiesz, troszkę inne niż pozostałych trenerów. To znaczy... Jeśli chodzi o tarczę, wiesz, moja tarcza jest bardzo aktywna, moja tarcza jest cały czas w ruchu, cały czas każe im być skoncentrowany, moja tarcza oddaje. Walisz ich. Tak, walę mhm. ich. Muszą być skoncentrowane, bo jeśli ja mam 47 lat i ja trafiam. To, że zawodnik w ich wieku, który jest w szczycie formy, też będzie trafiał. Rozumiesz o to chodzi. Jeśli on opuszcza rękę i nie, jak to mówią w jednej komedii, nie zdąża, mm -hmm. no to. Pff, ja to będzie ma... wypunktowany. Dokładnie. Rozumiesz to chodzi. Mm -hmm. To jest, wiesz, to cały czas staram się, żeby oni mieli ten koncentrację, ten fokus na tym, że boksują, że się ruszają w walce. A nie określona kombinacja. Lewy, prawy, lewy, sierp, lewy dół. Dobra, super, czekamy na oklaski, bo super, zrobiłeś kombinację. Tak? Tylko musisz zrobić kombinację, wycofać się, pochodzić, poruszać, dalej zrobić kombinację, dalej wrócić, wiesz, w to I trzeba to tak wyćwiczyć, że później podczas walki to im wychodziło automatycznie. Nie są zdziwieni, jak jesteś nowi zawodnicy, jak przychodzą do ciebie i im oddajesz? Nie, tylko uprzedzam ich. Nie, nie, nie. nie. A w starzy zawodnicy tylko trafił? <grym <grym tak, <grym tylko czekają, aż któryś dostanie, bo tak potencjalnie mówiąc, bo już mnie znają. A czy, To jest dla mnie ważne pytanie. Czy jest coś, co zmieniłeś, co, co robiłeś i stwierdziłeś, że to nie do końca działa? Yy, pff, chyba nie. Chyba nie, 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 nie. nie. Jakoś tak wiesz, co. Staram się zliczyć, z tego, że ja byłem zawodnikiem. Mm -hmm. To też wiem, co, co się od razu przyda, a co nie. I z drugiej strony też, tak jak tak patrzę na siebie, to jakbym miał trenować, to chciałem. Przekręcam to troszeczkę. A, z kim chciałbyś trenować? To Kogo? chciałbym być takim trenerem dla siebie, inaczej, trenerem, jak ja jestem dla zawodników. I wtedy mi się wydaje to, że mógłbym chyba jeszcze więcej zamieszać wtedy. Wiesz, co chodzi? Tak, mm. tak sobie wyobrażam, jakbym był w, taki, w te swoim szczycie formy, jak się fajnie ruszałem, jak miałem jeszcze te. Gdybyś te... miał takiego trenera, jak ty. O, no. Mm. To mm. tak to sobie odbieram, że chciałbym być takim trenerem, jak ja bym być dla siebie. O tak. Dobra. Trochę zamieszałem, co? Nie. Ale zrozumiane. Zrozumiane. Aha. A co byś powiedział, jako obserwujesz pracę innych trenerów, jakichś młodszych, nie? takich mniej doświadczonych, raczej o tym mówię, to co uważasz, że jakieś główne błędy ludzie popełniają, trenując innych ludzi? Yy, nie zwracałem uwagi na szczegóły. Co znaczy? No, wiesz co, tak po prostu jest czasami jest takie klepanie, bo klepanie. Czyli przyjdę, po, po, po Uderzam, wiesz co. Yy... I jednak, wiesz co mnie irytuje troszeczkę, ta komercjalizacja tego wszystkiego, że ludzie przychodzą, chcą mieć już od razu. To jest tak jak te książki, które są wydawane w księgarniach. Nauka. Nurkowania w weekend. Nauka, gotowania w weekend. Six packs w trzy tygodnie. E, rozumiesz, nie ma, Sixpack w trzy tygodnie. Nie ma czegoś takiego, że ty się nauczysz bycia dobrym trenerem w trzy tygodnie. Ja musiałem skończyć studia, żeby być tym trenerem, musiałem przejść swoją drogę. To nie jest tak, że świetnie tarczujesz, wiesz co, bo masz wyuczony na YouTubie ruch. Mhm. To ludzie, którzy przychodzą, z drugiej strony muszą też rozkminić, czy zobaczyć, czy to jest tylko. Ruch, bo możemy się nauczyć wszystkiego, wiesz co, jak w cudzysłowie mówiąc, małpy powtarzając ruch, tak? Ale czy wiedzieć, w którym momencie zadać, kiedy coś zrobić, kiedy się wycofać, kiedy nacisnąć, to jest wszystko lata doświadczenia, lata praktyki, lata stoczonych walk, a nie wyuczonych ruchów po prostu. To jest też ciekawe, że nie wszyscy trenerzy są fighterami, prawda? I nie wszyscy fighterzy są dobrymi trenerami. No, to jest ciekawe. Ciekawy jestem, jak się trenuje w takim razie ludzi, wiedząc, że jesteś ta, jest ktoś taki jak ty i, i masz takie doświadczenie w walczeniu i ja bym był na przykład trenerem i nie mam doświadczenia w walczeniu, to by było mi by trochę głupio. Niektórym nie jest. Niektórym nie jest. Myślisz, że to jest... Że to Wiesz jest jak to jest, bardzo... mamy takie czasy, że ludzie, którzy mają coś do powiedzenia, to czasami się zamykają w sobie, a ludzie, którzy mało co mówią, to krzyczą i wszystkim się wydaje, że jest okej, okay. Że się znają najlepiej, bo że się znają najlepiej. Rozumiesz, co mm -hmm. chodzi? No, jest troszeczkę yy, na tej zasadzie. Okej. Okay. Mm. W ogóle mamy takie yy, dziwne czasy, że coś, co jest yy, innego, to chyba bardziej się sprzedaje niż. Ja to zauważam po swoich podcastach, nawet bo ja z tych podcastów wycinam takie minutowe filmiki i zauważam, że wystarczy, że ktoś więcej gestykuluje, mówi głośniej albo mówi w taki bardziej przekonujący, sposób, przekonywujący, wiesz o co chodzi. Mm -hmm. To się lepiej klika. I to jest takie, nieważne co tam jest. Ważne, że ten gość robi. No właśnie. Tak. Jest... Nieważne słowa. A jak wrzucam takie naprawdę takie poważne rzeczy, i tylko, że gość sobie siedzi nie, i mówi, jest takim doktorkiem w okularkach, to, to już nie tak nie klika. To jest. Ludzie jakby nie, nie bardzo potrafią ocenić jakość, tylko właśnie szukają tutaj takich, wiesz, robienia różnych dziwnych rzeczy. Dlatego my róbmy swoje. Mhm, dokładnie? Róbmy swoje, nie patrzmy na to. Dobra, teraz możemy kończyć, ale to. Już tak na serio i, i nie za wcześnie. Wcześniej jest ok. Um, powiedz jeszcze ludziom, gdzie mogą cię znaleźć w internecie. O, Siemnego. Robert Złoty Złotkowski. Robert Złotkowski, na Instagramie to, tam jestem. Robert Złoty Złotkowski to jest mój fanpage. Także zapraszam serdecznie. No. Numer telefonu też tam jest. Jakby ktoś chciał zadzwonić, ktoś chciałby trenować, to też z przyjemnością tam jest. Możecie do mnie pisać. Słuchajcie, to nie jest tak, że ja na przykład chciałbym też o tym powiedzieć, że ja zawsze z przyjemnością każdemu y, pomogę, jeśli chodzi o. Czy to jest ktoś amatorem, czy ktoś jest zawodnikiem, bo to jest. Y, ja się jestem trenerem. I lubię nauczać, lubię przekazywać swoją wiedzę. I nawet, choć nie wiem, jak był zarobiony, to ja z przyjemnością zawsze e, pomogę każdemu. Czasami mam wrażenie, że ludzie mm, myślą, że jestem aż tak zarobiony już, bo jestem, że nie będę w stanie e, na przykład im pomóc. Mhm. No i to myślę, że też widać jakąś taką Twoją głęboką intencję do pomagania, nawet w tym podcaście jak rozmawiałeś ze mną i gdzieś próbowałeś mnie wyprowadzić. No wiesz co, gdzieś jest, słucham, z wykształcenia jestem nauczycielem po prostu, tak? Także wiesz co, gdzieś yy, mentalnie też staram się nauczać i cały czas yy, przekazywać tą swoją wiedzę, bo słuchaj, mam tyle, taki bagaż doświadczenia i, i, i tyle tego wszystkiego, że nie mnie to ocenia, czy robię to dobrze, czy źle, ale chyba poświadomie to gdzieś robię. Mm -hmm. No, plus ja uważam, że warto słuchać takich ludzi. To, to... Masz takie doświadczenie, że warto brać z tego jakieś lekcje i wyciągać coś dla siebie. Tym bardziej mnie to motywuje. Teraz ty mnie motywujesz, nie ja ciebie. No ale masz rację. Takie, takie słowa są wiesz co, motywujące, bo to yy, no, kolokwialnie mówiąc uskrzydla. No jak jesteś mistrzem świata, to, to jest jeden mistrz świata w danym momencie. Tak. Więc jak kogoś słuchać, to ciebie. A i wiesz co, to jest taki jeszcze, jak jest, wiesz, jestem mistrzem świata. I sam zdobyłem Mistrzostwo z swoim zawodnikiem. To jest takie Jeszcze. podwójne Mistrzostwo Świata dla mnie. Mm -hmm. No, dokładnie. Gratulacje. Dziękuję. Dzięki. Siemano. Nowe podcasty w środę. Niemdziele. 19... 19. Pozdro.